Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w serii spotkań zatytułowanych Odwaga. Przypomnę, że ta odwaga jest dla nas niezwykle istotna z różnych powodów. Przede wszystkim takiego, że nie jest oczywista. Postanowiliśmy naszym zespołem przyjrzeć się, dlaczego po pierwsze czujemy, że jest tak istotna, chociaż nie umiemy tego nazwać, dlaczego mamy poczucie, że gdzieś jej brakuje i dlaczego mamy również poczucie, że jest nam potrzebna. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy badać za pomocą różnych obszarów wiedzy i doświadczenia, czym to coś jest i dlaczego tego potrzebujemy i czy w ogóle nam to jest potrzebne. Do tej pory udało nam się spotkać z kilkoma dla nas niezwykle istotnymi osobami z różnych obszarów wiedzy i doświadczenia. Między innymi z profesorem Czaplińskim, który jest literaturoznawcą, najwybitniejszym krytykiem literatury, który nam wspaniale rozdzielił te pojęcia i pokazał, że to nie chodzi w ogóle o brawurę, że odwaga jest właśnie przede wszystkim związana niezwykle mocno z odpowiedzialnością. Pokazał to w oparciu o literaturę. Spotkaliśmy się tutaj już z profesorem Rafałem Matyją, który pokazywał nam, jak o odwadze możemy myśleć na poziomie samorządności i dlaczego jest nam potrzebna tu właśnie, na tym poziomie miasta i w jaki sposób. Spotkaliśmy się również z Piotrem Ikonowiczem i Agatą Nosal-Ikonowicz, którzy bardzo mocno opowiadali o tej odwadze przy okazji walki o tych, o których nikt nie walczy czy nie pamięta. Chodziło o ludzi wykluczanych przede wszystkim, co niewątpliwie dodało nam odwagi, ale też przyglądaliśmy się ich własnej historii. Spotkaliśmy się również z Adamem Bodnarem oczywiście, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, gdzie mogliśmy rozmawiać też o tym, jak bezpośrednio o tej odwadze warto myśleć, czym ona jest i kiedy przestaje być taka oczywista i kiedy ta przyzwoitość staje się właśnie niezwykle ważna jako odwaga. Przypomnijcie mi jeszcze, z kim się spotkaliśmy, kogo nie wymieniłam. No w każdym razie z fantastycznymi różnymi ludźmi i to jeszcze nie koniec. Dzisiaj natomiast i teraz tym samym serdecznie zapraszam nasze gwiazdy Adriana Zandberga. I Agnieszkę Muras. Adrian Zandberg nie jest u nas po raz pierwszy. Ale jako nasz bezpośredni krytyki politycznej gość jest po raz pierwszy, natomiast zna już i nasze miasto i przestrzeń. Myślę, że też pierwszy raz chyba z tak dużą publicznością akurat, więc mamy nadzieję, że to też będzie tak w obie strony działać i że będziemy wszyscy po spotkaniu czuli siłę i odwagę do działań. I o Adrianie pewno Agnieszka parę słów jeszcze powie. Ja chcę tylko powiedzieć, przepraszam cię bardzo, ale Agnieszka jest dla nas wyjątkową gościnią dzisiaj, dlatego że z nami tworzyła krytykę. Jest osobą, która w 2009 roku, ja znowu się wzruszam, to już jest starość naprawdę, przepraszam. Właściwie wcześniej też, bo studiowała tam, gdzie ja pracowałam i była w tej ekipie, która budowała właśnie te zręby odwagi. Myśmy wtedy tego tak nie nazywali. W ogóle nie wiedzieliśmy, że to jest właśnie to. Wychodzenie w przestrzeń publiczną, lewicowo, chociaż wtedy nawet nie wiedziałyśmy, jak to wszystko, wiecie, ponazywać, czym to jest, ale przede wszystkim, że otwierałyśmy te nasze działania właśnie reagując na miasto i miasto nam dostarczało tego, czym i kim mamy być. I Agnieszka Muras była z nami od samego początku, potem niestety Warszawa. Ale jest z nami cały czas i bardzo się cieszę, Agnieszka, że dzisiaj jesteś z nami i prowadzisz to jubileuszowe równocześnie, bo jest to cały ten cykl o odwadze, jest po prostu też jubileuszowym z okazji 10 lat nas krytyki politycznej, świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie. Zostawiam wam już mikrofony, zostawiam wam ten czas. Będzie bardzo dobrze. Dzień dobry. Ja też bardzo dziękuję Asi za ten obfity wstęp. Ja przyznam szczerze, że też jestem trochę wzruszona, bo już tu dawno nie byłam w tej roli i nie byłam po drugiej stronie, nie wiem jak to powiedzieć, mikrofonu. O, dobrze, to jest właśnie to. Tym bardziej czuję się wyróżniona, że mogę tutaj to dziesięciolecie w taki sposób świętować w Cieszynie razem z Adrianem Zandbergiem, którego poznałam dzisiaj rano.
Ale bardzo szybko przeszliśmy na ty, więc też nie będziemy tutaj udawać jakichś barier, bo właśnie to, co chciałabym dzisiaj na tym spotkaniu jakby uzyskać, to jest właśnie przełamanie tych granic i barier, które czasem są wytworzone w sposób nienaturalny, symboliczny, szczególnie jeżeli chodzi o osoby publiczne, osoby, które my znamy z pierwszych stron gazet albo drugich, trzecich, z mediów i tak dalej, z wypowiedzi wyrwanych z kontekstu. Więc bardzo serdecznie dziękuję, Adrian, że jesteś tutaj z nami. I pewnie, może tak, ręka do góry, kto nie zna Adriana Zandberga. No właśnie, więc... No właśnie, więc sobie tak pomyślałam, że no jak tutaj państwu... Znaczy ja powinnam Adriana Zandberga jakoś zapowiadać i mówić, kim jest? No mogę, no poseł na Sejm obecnej kadencji, świeżo upieczony, współzałożyciel partii Razem od 2015 roku, która istnieje, której struktury również są na Śląsku Cieszyńskim. Myślę, że tutaj parę osób tak może pomachać, struktury machają. Ale nie jest ich tak dużo, więc jest szansa, że po tym spotkaniu powiększą się. Bardzo dobrze. Mam tutaj taką no, życzę tego. Właśnie, może bardziej nie będę cię przedstawiać, tylko ci raczej zapytam o tą twoją drogę i historię. Zanim przejdziemy tak stricte do odwagi, bo szanowni państwo, ja sobie tak sobie wpisałam, że odwaga dla mnie to jest szczerość. Znaczy szczerość w mówieniu tego, co się naprawdę myśli, szczerość do wyrażania opinii, ale też do spotykania się z jakimś z innym punktem widzenia i potrafienie bronienia właściwie swojego własnego stanowiska. Ze szczerością jest różnie, szczególnie w polityce. Myślę, że jak niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, mam nadzieję, że tutaj na widowni jesteśmy bardzo zróżnicowani, to myślę, że możemy zgodzić się co do tego, że polityka nie kojarzy nam się ze szczerością, więc jakby idąc tym myśleniem moim własnym, chciałabym tutaj Adriana poprosić właśnie o taką szczerość, której chyba akurat tobie nie można zarzucić nieszczerości, albo przynajmniej nie dajesz takiej, nie robisz takiego, nie sprawiasz takiego wrażenia, tak bym powiedziała, jako nieszczerego, ale zaraz się przekonamy. Razem mówi, że inna polityka jest możliwa, dlatego będę chciała dzisiaj właśnie pytać o to, co to znaczy i o sprawy, w których właśnie oczekujemy szczerości. Zobaczymy, czy się wykaże odwagą w tych wypowiedziach i spróbujemy też troszeczkę uciec, przynajmniej w tej naszej części, od bieżącej polityki, bo też takie odpryski opinii i tak dalej dostajemy, bo jesteśmy bombardowani właściwie ze strony mediów, a ja bym chciała po prostu zapytać o to, jak jest naprawdę, jak wygląda rzeczywistość i tak. I na sam początek chciałabym zapytać Adriana Zandberga jako obywatela. Kiedy się stał świadomym obywatelem i poczuł zew aktywizmu? Co wpłynęło na to? I może odpowiadając na to pytanie, powiedz też trochę, jak ta twoja historia od młodzieżówki w Unii Pracy po inne zaangażowanie przebiegała. Działa? Gdzie? Tu jest. Czy teraz? Nie klikam, bo coś intensywnie, ale to nie wierzę, że klikam. Trzeba kliknąć później. Teraz będzie OK. Super, dzień dobry, miło mi się z państwem spotkać. Ja tutaj, zanim zaczęliśmy to spotkanie, miałem takie spotkanie z ekipą bardziej młodzieżową i tam padło dokładnie to samo pytanie, uwierz lub nie. Odpowiedź jest następująca. W moim przypadku odpowiedzialny za to był program Trzeci Telewizji Polskiej, który jak być może część z państwa pamięta na tej sali, w latach 90. transmitował
obrady polskiego parlamentu, których to obrad polskiego parlamentu wielką fanką była moja babcia. I oglądała je naprawdę w sposób zapamiętały, tak jak się ogląda seriale, w których występują ulubieni bohaterowie. A przy okazji, jako że chodziłem wtedy do szkoły w trybie zmianowym, to chcąc nie chcąc, w tym okienku telewizora ten polityczny serial gdzieś przewijał się także w mojej świadomości i ja dosyć szybko podłapałem swoje ulubione postaci, z którymi się bardziej zgadzałem i takie, z którymi zgadzałem się mniej. Więc nazwiska, jakoś, poproszę nazwiska. Odpowiedzialni niewątpliwie są dwie postaci są odpowiedzialne za niżej podpisanego. Jedną z nich jest Aleksander Małachowski, nieżyjący już, a drugą Ryszard Bugaj, który był naprawdę świetnym mówcą sejmowym, porywającym. W związku z tym oni mnie mają na sumieniu, jeżeli chodzi o aktywizację polityczną. A mówiąc trochę może mniej żartobliwie, a bardziej serio, myślę, że dorastanie w czasie transformacji. Tak? To znaczy, ja akurat miałem tyle szczęścia, że mojej rodzinie w czasie transformacji powiodło się dobrze, ale z dzieciaków z tego samego podwórka, tak, widziałem rodziny, które bardzo ciężko się starały, które bardzo ciężko pracowały i które zupełnie bez własnej winy trafiły w bardzo nieciekawe miejsce, tak? I myślę sobie, że to taka fundamentalna niesprawiedliwość transformacji, tak? Oglądanie z tej perspektywy trzepaka, czy z perspektywy nastolatka, tego, jak mało często znaczyło to, czy ktoś się stara, a jak wiele znaczył łód szczęścia, albo to, że ktoś miał takich, a nie innych znajomych, pewnie jakoś uruchomiło lewicowe, krytyczne myślenie u mnie, tak? Pewnie jakoś spowodowało zadawanie sobie tych pytań, których trudno było odnaleźć w debacie publicznej z lat 90., pewnie poza chwalebnymi wyjątkami w postaci wyżej wymienionych parlamentarzystów, którzy jednakowoż szybko trafili tam, gdzie lewica społeczna w III RP zazwyczaj trafiała, czyli na margines życia publicznego. Natomiast myślę sobie, że ja nie wiem, czy jest sens, żebym jakąś taką biograficzną, dłuższą autonotkę prezentował. Szanowni Państwo, jesteście tego ciekawi? Można, myślę, że to głową będzie jakoś się przewijało przy okazji różnych spraw. Natomiast więc może... To może pomyśl tak. Jesteśmy tutaj obcy sobie. Nie tak bardzo my jechaliśmy przez 5 godzin zakorkowaną drogą. Wyobrażasz sobie teraz, że jesteśmy na jakimś dużym warsztacie, siadamy, musimy się sobie przedstawić, żeby móc zrobić coś dalej. No i masz zadanie przedstawić się w 3 zdaniach i powiedzieć, jakie są twoje wartości, tak żeby można było kontynuować pracę z danymi ludźmi. No dalej, no masz taką chwilę, takie 8 sekund w TVP, które być może dostaniesz, tak, w jakiś inny. Ja niestety, jak wiadomo, mam skłonność do rozgadywania się, ale żeby zamknąć to w jednym zdaniu, to myślę, że te wartości to jest demokracja, ale demokracja nie rozumiana tylko jako techniczny proces, tylko demokracja rozumiana jako władza ludu. Demokracja rozumiana jako społeczeństwo, w którym zwykli ludzie podejmują decyzje o tym, w jaki sposób jest zorganizowana gospodarka, w jaki sposób funkcjonuje polityka wokół nich, w jaki sposób funkcjonuje ich lokalna społeczność. Zwykli ludzie, czyli nie tylko elita. Nie tylko elita ekonomiczna i nie tylko elita intelektualna. To jest moim zdaniem w ogóle przekleństwo naszego życia publicznego, którym wszyscy tutaj jakoś uczestniczymy, pasywnie, aktywnie. Ono w Polsce jest zjawiskiem marginalnym. Tak? Ja tutaj, przepraszam, znowu się powołam na coś, co mówiłem na tym spotkaniu z tą młodszą ekipą parę godzin temu. Gdyby wziąć wszystkich członków wszystkich partii politycznych w Polsce, to jest ich kilkukrotnie mniej niż członków Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Tak? Mamy życie publiczne, w którym wielka partia, która przez 8 lat rządziła Polską, partia władzy przez lata, czyli Platforma Obywatelska, kiedy przychodzi do wyborów jej przewodniczącego, to okazuje się, że ma 8 tysięcy członków w całym kraju, bo tylko tyle osób się pofatygowało, żeby wziąć udział w tych wyborach. No to pokazuje, że mamy
życie publiczne, które jest naskórkowe, tak? Które miliony ludzi nie czują w nim swojej reprezentacji, bo dla nich to jest tylko coś, co widzą w telewizji, coś, co gdzieś widzą gdzieś daleko. To nie jest coś, co jest ich. Ja chciałbym, żeby Polska była krajem naprawdę demokratycznym. A naprawdę demokratyczny to w mniejszym stopniu zależy od Kaczyńskiego, Tuska czy Zandberga, a w większym stopniu zależy od tego, ilu z nas realnie angażuje się w życie publiczne, ilu z nas jest członkami partii politycznych, ilu z nas jest członkami związków zawodowych, ilu z nas interesuje się polityką nie jak jakimś serialem, który gdzieś z dala się przewija, tylko czymś, w czym uczestniczy, w czymś wyraża swoje zdanie. I takiej demokratycznej Polsce chciałbym żyć, taką demokratyczną Polskę chciałbym budować, ale to jest proces oczywiście, to nie dzieje się z dnia na dzień. Ta angielska partia pracy powstawała przez 100 lat, tak? Nie, to nie stało się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Może świat się skończyć moim zdaniem. Ale to jest ta wartość. To jest ta wartość, czyli demokracja, która sięga głębiej. Demokracja, która nie rozgrywa się tylko w wyborach do parlamentu, ale demokracja, która jest w miejscu pracy. Demokracja, która jest w lokalnej społeczności, w której wszyscy są realnie równymi uczestnikami. Więc co się z tym wiąże? Pewnie tą wartością jest też równość, tak? I to równość też na wielu poziomach, nie tylko równość formalna, równość wobec prawa, ale też społeczeństwo, które nie jest poszarpane nierównościami ekonomicznymi, ale też społeczeństwo, w którym równość kobiet i mężczyzn nie jest tylko deklaratywnym, konstytucyjnym zapisem, ale jest realna i w płacach, jest realna w podziale pracy, jest realna w podziale władzy, tak? Więc równość także w tym aspekcie, o którym mówiłem przed chwilą, czyli równość, w której tej demokracji nie uczestniczy tylko elita. Powiecie Państwo, to jednak trochę tak jest w Polsce, że jak spojrzycie sobie Państwo na parlament, to jest to parlament, w którym jest dużo biznesmenów, dużo prawników, dużo nauczycieli, dużo inteligencji, ale bardzo mało ludzi, którzy mają background robotniczy. Bardzo niewiele ludzi, którzy nie spędzili znaczącej części swojego życia pracując intelektualnie. I niektórzy mówią, o to fajnie, bo mamy w związku z tym taki wykształcony przedstawicieli. A mnie to wcale nie cieszy. Ja nie uważam, że to jest dobrze, gdyśmy mieli 460 świetnie wykształconych prawników i z nich składałby się parlament, bo ten parlament nie byłby wtedy demokratyczną reprezentacją społeczeństwa, tylko reprezentacją pewnej bardzo określonej grupy społecznej, która ma określone interesy, określony sposób patrzenia na rzeczywistość. Całą siłą demokracji jest to, że jest otwarta na różne perspektywy. I taką chciałbym tą polską demokrację widzieć, żeby była bardziej na te różne perspektywy otwarta i żeby nie była tylko zabawką elit. Weszliśmy już teraz na taką płaszczyznę Adriana Zandberga, polityka. Ja bym chciała wrócić do obywatela i jeszcze... Gdzie jest podział między obywatelem a politykiem? Bo to jest dobre pytanie. Chciałabym wrócić do okresu przed polityką. Ja miałem zadawać pytanie. Nie, no proszę, ja się tutaj chętnie wytłumaczę. Chciałabym wrócić jeszcze do twojego okresu przed polityką, bo jednak mnie to nie przekonuje do końca, że to TVP3 i to oglądanie tych obrad Sejmu, że coś jeszcze musiało być więcej. Czy znajdujesz jeszcze coś takiego w życiu ważnego, jakieś wydarzenie, jakąś osobę, która sprawiła, że uznałeś, że okej, no mogę mieć lewicowe poglądy, bardzo dużo ludzi ma lewicowe poglądy, ale nie pcha się do zmiany, tak? Do tworzenia, do wprowadzania zmiany. Wiesz, co się z tobą wydarzyło? Co się wydarzyło, że jednak zacząłem działać? Wiesz co, to pewnie odpowiedzi będą jakieś strasznie łzawo banalne, tak? Okay. Ale to jest taki, to są rzeczy oczywiste, bo to są takie rzeczy jak jakieś wzorce rodzinne, jak nie wiem, babcia, która mówi, że generalnie, że jest ktoś słabszy, to nie tylko należy mu nie podstawić nogi, ale należy po prostu upomnieć się o niego, jeżeli jest się silniejszym, bo tak robi przyzwoity człowiek, tak? I że trzeba działać. Ale to są banały, tak? Więc nie odpowiem ci na pytanie, co spowodowało, że zacząłem działać, kiedy inni nie zaczęli, ale myślę sobie, że dlaczego powiedziałem o tym podziale, bo powiedziałeś, że Adrian Zandberg zanim został politykiem, a był obywatelem. Otóż mi się wydaje, że Adrian Zandberg jak się uczył być obywatelem, to zarazem elementem tego było patrzenie na politykę jak na organiczną część bycia obywatelem, tak? Jako na coś, w czym obywatelka uczestniczy.
Więc ten Adrian Zandberg jak kończył 18 lat, znaczy właśnie nie kończył jeszcze 18 lat, tylko miał 17 lat i zobaczył, że zbliżają się wybory parlamentarne i patrzył wcześniej w tej telewizji na tych polityków, do których było im mu blisko, to po prostu podreptał sobie do siedziby tej partii politycznej i zapytał, czy może mógłby w czymś pomóc. Tak? I to tyle, tak? Tak wyglądała ta historia. A potem no to jest historia już jakichś konkretnych wydarzeń, konkretnych walk społecznych, które się po prostu pojawiały. Tak się akurat na przykład złożyło, że jak ja byłem na studiach, to na samym początku studiów to były rządy AWS-u, to AWS i Unia Wolności próbowały wtedy zlikwidować bezpłatne studia wyższe, co jak Państwo zapewne się domyślacie, nie wzbudziło entuzjazmu wśród studentów, a także u tego konkretnego studenta, który właśnie rozpoczynał bezpłatne studia wyższe. Więc pewnie jakąś ważną rzeczą, w której uczestniczyłem, ważnym formacyjnym doświadczeniem było to, jak udało nam się zmobilizować dużą grupę studentów na Uniwersytecie Warszawskim i też na paru innych uniwersytetach do protestu przeciwko temu. Udało nam się zorganizować w tamtych przedinternetowych czasach wielotysięczną demonstrację w Warszawie oraz okrasić ją bardzo szczególnym happeningiem, który zapadł mi w pamięć, ponieważ jedna z koleżanek miała tatę, który zajmował się hodowlą baranów i dostarczył nam jednego barana, który to baran ochrzczony mianem Mirosława na cześć ministra. Później udzielił wywiadu pod Ministerstwem Edukacji Narodowej i do dzisiaj mam zdjęcie, jak przeprowadzam z nim wywiad, podtykając mu mikrofon pod pyszczek. Mam nadzieję, że żadnych zasad, jeżeli chodzi o dobre traktowanie zwierząt, nie naruszyliśmy. Tata był cały czas obok, ten właściciel tego barana, więc chyba wszystko było ok. Tak to pamiętam w każdym razie dzisiejszej perspektywy, choć głowy nie dam, czy żeśmy czegoś złego nie zrobili przy okazji. Natomiast, więc to są takie historie, tak? Czy ważna dla mnie mobilizacja przeciwko wojnie w Iraku. Moim zdaniem to też było dla mnie bardzo jakieś też i ważne i trudne doświadczenie, tak? Bo było to doświadczenie, w którym obóz polityczny, z którym się utożsamiałem, podjął moim zdaniem bardzo złą decyzję i uznałem, że przeciwko tej decyzji trzeba po prostu protestować ze wszystkimi konsekwencjami tego. Wydaje mi się, nadal tak uważam, że organizując te protesty mieliśmy rację, że to, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, konsekwencji złamania prawa międzynarodowego i wywołania wojny w Iraku, w której niestety Polska wzięła udział, ma swoje konsekwencje do dzisiaj i że chaos w Syrii, wielka fala migracji, to są pośrednio konsekwencje przewrócenia tamtej pierwszej kostki domina, jeżeli chodzi o porządek międzynarodowy. Więc to na pewno też była jakaś ważna dla mnie fala mobilizacji. Alterglobalizm, ruch alterglobalistyczny na początku XXI wieku, który zakwestionował obiegowe oczywiste oczywistości, które wtedy panowały, tak? Przekonanie, że globalizacja jest dobra, nie ma żadnych złych stron, że co robi rynek, to jest z automatu najlepsze, tak? Że Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy to są niezależne eksperckie instytucje, które po prostu dzielą się wiedzą dotyczącą tego, w jaki sposób powinna optymalnie funkcjonować gospodarka, tak? A nie instytucje uwikłane w pewną konkretną wizję polityki ekonomicznej, moim zdaniem, z punktu widzenia wielu krajów, które wprowadzały te programy dostosowawcze szkodliwą. Więc to, że ruch alterglobalistyczny pojawił się i te cudzysłów oczywiste oczywistości zakwestionował i było moim zdaniem bardzo żywcze i intelektualnie, ale też społecznie, tak? Wygenerowało pewną energię społeczną, z której moim zdaniem w dużym stopniu odrodziła się społeczna lewica. Więc to były rzeczy, które mi się przydarzyły wtedy w tych pierwszych latach, po tym jak jakoś zaangażowałem się politycznie, zacząłem działać, ale czy to ma jakieś wyjątkowe znaczenie poza moją osobistą biografią, to nie jestem przekonany. Słuchaj, no nie nam to oceniać, myślę, że tutaj każdy z nas będzie miał inną opinię, ale to trochę pokazuje to, w jaki sposób też rozwijała się w tobie taka dojrzałość myślenia lewicowego. I jeżeli jesteśmy na etapie właśnie lewicy, to powiedziałeś coś takiego, że dla ciebie jest ważna taka demokracja uczestnicząca i to, że jakby
ludzie, mieszkańcy jakby Polski są bardziej zaangażowani, są, nie są omamiani pewnymi informacjami, tylko mają świadomość obywatelską również, tak? Że to jest jakaś taka koncepcja, gdzie można też rozliczać polityków i każdy to świadomie może zrobić w jakimś sensie. I no właśnie, jakby to też nie jest popularna, wydaje mi się, wśród polityków taka metoda jakby wkluczania obywateli. Raczej jest tak, że są partie, i to zawsze tak było, jakby nie chcę mówić teraz, czy taka, czy śmaka partia, a propos też Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Po prostu jakoś tak się dzieje, że ciężko się buduje struktury takie, które byłyby właśnie nastawione na długofalowe cele, ale też takie, które myślą o dobru wspólnym, a nie o interesach danych grup, powiedzmy, wpływu. I właśnie chciałabym cię zapytać, jakby jak ty sobie wyobrażasz, czy co lewica proponuje, jeżeli chodzi o społeczeństwo w Polsce, tak? Jaki obraz społeczny chcielibyście zbudować? Okej, bo to są trochę trzy pytania zaszyte w jednym, to ja spróbuję je porozdzielać, tak jak mi się przynajmniej, jak ja je rozumiem. Pierwsza sprawa to pytanie, o które powiedziałaś, dotyczące demokracji, uczestnictwa. Ja nie jestem naiwny, to znaczy wiem, że świat nie będzie wyglądać tak, że ludzie będą cały czas brać udział w pochłaniającym kilkanaście godzin tygodniowo procesie demokratycznym. Tak się nie stanie, to jasne. Natomiast to nie oznacza, że jesteśmy skazani na taką demokrację, w której bierze się udział w wyborach raz na 4 lata, a potem tylko prycha z niezadowoleniem, patrząc na tych, na których się zagłosowało. Tylko mi się wydaje, że to jest trochę to, dlaczego zacząłem mówić, że chciałbym, żeby demokracja sięgała dalej niż akt wyborczy. Że demokracja będzie silniejsza wtedy, jeżeli będzie w większej liczbie miejsc niż tylko w akcie wyborczym. Dlatego mówiłem między innymi o pracy, tak? Bo my mamy dzisiaj w Polsce w bardzo znacznej części gospodarki takie relacje władzy, które są autorytarne. Mamy takie relacje władzy, w której właściciel albo dyrektor jest królem, tak, przednowoczesnym, a ci, którzy są pod nim, tak, mają wykonywać rozkazy jak armia. Moim zdaniem tam rodzi się mentalność autorytarna w Polsce. Moim zdaniem tam rodzą się kłopoty polskiej demokracji, gdzie za powiedzenie swojego zdania można wylecieć z pracy, gdzie za założenie związku zawodowego można wylecieć z pracy, gdzie za powiedzenie, że chciałoby się mieć wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje to miejsce, w którym spędza się znaczną część swojego życia, można wylecieć z pracy. Ja uważam, że ważną rzeczą, którą warto się w Polsce zająć, jest więcej demokracji w miejscu pracy, a przez to rozumiem na przykład rozwiązania takie jak niemieckie. Takie jak funkcjonujące w Niemczech Mitbestimmung, czyli to, że w Niemczech pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do ciał nadzorczych w firmie, także w firmach prywatnych i mają prawo do współuczestniczenia w ich zarządzaniu. I to współuczestniczenie, ta współodpowiedzialność to jest coś, co rodzi demokrację, bo demokracja to nie jest tylko prawo do powiedzenia, jak chciałbym, żeby było, ale demokracja to jest też wzięcie odpowiedzialności za swoją wspólnotę, czyli w tym przypadku za swoje miejsce pracy, za swoje środowisko pracy, tak? I znowu, że ja nie jestem idealistą w tym sensie, że nie sądzę, że mamy jakieś abstrakcyjne dobro wspólne i będziemy mieli politykę, w której zajmujemy się tym, żeby to dobro wspólne pielęgnować. Bo w polityce i w życiu społecznym zawsze będą interesy i te interesy społeczne będą przeciwstawne. Będą przeciwstawne, bo są różne grupy społeczne, które inaczej sobie wyobrażają idealny, optymalny sposób zorganizowania świata wokół siebie, tak? Rzecz polega na tym, żebyśmy mieli przestrzeń, w której ten spór się rozgrywa w takich ramach, w których co ponajwyżej ktoś kogoś przegłosuje, a ten, który jest przegłosowany, nie jest zmarginalizowany, zniszczony, zmiażdżony, tylko cały czas pozostaje uczestnikiem wspólnoty i ma prawo do tego, żeby w tej wspólnocie głośno mówić swoje zdanie, tak? I tak rozumiem demokrację, ale tak rozumiem i w polityce dużej, ale i tej w
tych politykach małych, w polityce lokalnej, czy w polityce, czy w demokracji na poziomie zakładu pracy. I tego moim zdaniem strasznie nam dzisiaj w Polsce brakuje. Bardzo często fiksujemy się tutaj na polityce dużej, patrzymy sobie na to, co wyprawia rząd centralny, tak, albo patrzymy na tego czy innego polityka, którym mówimy, że po prostu jest zamordystą. Ale moim zdaniem warto, żebyśmy porozmawiali o korzeniach, społecznych korzeniach tego zamordyzmu, a ono znajduje się bardzo często w tych drobnych instytucjach życia społecznego, w których spędzamy znaczną część naszego czasu i które potem moim zdaniem ta duża polityka ich logikę odbija. I ta, jakbym miał powiedzieć o swojej ambicji zmiany społecznej, to ta zmiana społeczna i ta demokratyzacja, chciałbym, żeby sięgnęła tam, tak? Bo wtedy, jeśli tam sięgnie, to ta polityczna demokracja, praworządność, trójpodział władz, tak? Prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, także wtedy, jeżeli jest się w mniejszości, będzie dużo bezpieczniejsze, dużo pewniejsze. I myślę, że to jest lekcja XX wieku i to jest lekcja Europy Zachodniej, Europy Północnej. Siła tamtejszych demokracji, ich stabilność bierze się z tego, że przetworzyły społeczeństwa, w których funkcjonują i uczyniły te społeczeństwa właśnie w wielu aspektach życia dużo bardziej demokratycznymi. I dzięki temu ta formalna, polityczna demokracja jest trwalsza. I takiej demokracji chciałbym też w Polsce. Też bez idealizowania tamtego świata, bo to nie jest tak, że tam jest raj, u nas jest do niczego, tak? Zupełnie proszę tak tego nie odczytywać, tak? Ale tam te procesy demokratyzacji, przez to, że trwały długo, że były silne ruchy społeczne, które umiały się upominać o interesy właśnie, ale w tej właśnie demokratycznej ramie, one przekształciły te społeczeństwa tak, że te formalne aspekty demokracji dzięki temu są pewniejsze. My mamy trochę inną historię niż zachodnie demokracje i też nie wiem, choćby okres transformacji był bardzo trudnym okresem dla wielu ludzi, pewnie części z Państwa, którzy tutaj są, dla części nie, bo jesteśmy za młodzi, ale dla wielu z Państwa również, szczególnie tutaj też na granicy. I dlatego się tak zastanawiam, jak to wszystko zrobić, bo rozumiem, że Ty mówisz o czymś takim jak dążenie do pewnych standardów, które warto byłoby wprowadzać małymi kroczkami, żeby właśnie nasze społeczeństwo oddolnie się demokratyzowało w jakimś sensie, tak? Rozumiem, że też powinny być jakieś systemowe rozwiązania, ale takie, które się i od dołu, i od góry wspierają, tak żeby małymi kroczkami jakby było coraz łatwiej. No, bardzo dużo się mówi o społeczeństwie obywatelskim. Mamy, nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj był dzień organizacji pozarządowych, zresztą świetlica też jest prowadzona przez stowarzyszenie, no więc my operujemy ciągle tymi kategoriami, że organizacje starają się budować społeczeństwo obywatelskie, ale coś jednak jest nie tak. I no i jakbym Cię mogła dopytać o jakieś takie, nie wiem, czy masz konkretny przykład, co można byłoby już teraz na przykład powoli wprowadzać, żeby to zmieniać, choćby na poziomie miejsc pracy. Mówiłem o tej rzeczy przed chwilą, czyli o partycypacji pracowniczej w zarządzaniu. To jest rzecz, która musi iść i od góry, i od dołu. W tym sensie od góry, że potrzebujemy ramy, która mówi, słuchajcie, w każdej firmie, która zatrudnia powyżej tylu, a tylu pracowników, pracownicy wybierają swoich przedstawicieli, którzy są członkami rady nadzorczej tej firmy, tak? I mają uczestnictwo w zarządzaniu, tak? To jest od góry, a od dołu, no to ludzie muszą się zorganizować, żeby z tego prawa korzystać, tak? Myślę sobie, że to, co jest wyzwaniem na najbliższą kadencję parlamentu, to jest poważna rozmowa o ustawie o związkach zawodowych, bo jeżeli mówimy sobie o... Bo ja trochę muszę powiedzieć, że mam pewien dystans do takiej właśnie języka organizacji pozarządowych i okołousobienia społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo wtedy jest żywe, jeżeli różne interesy są w nim zorganizowane i można się o nie upominać w formie, która nie podważa funkcjonowania demokratycznej ramy. Jedną z takich form jest forma związku zawodowego. To, co moim zdaniem jest dzisiaj dramatycznym problemem w Polsce, to jest niski poziom uzwiązkowienia. I to, że związki zawodowe są zamknięte z jednej strony w enklawach dawnego przemysłu, tam gdzie one przetrwały prywatyzację, a z drugiej strony w sektorze publicznym. Znaczna część sektora prywatnego, zwłaszcza nowego sektora prywatnego, po prostu nie zna zjawiska zorganizowanych pracowników. Pracownicy są rozproszeni, więc w tym miejscu, gdzie spędzają większość swojego życia, większość swojej aktywności, nie mają żadnej formy organizacyjnej innej niż ta, że są po prostu
podporządkowanymi pracownikami, rozproszonymi bez możliwości przedstawienia swojego własnego zbiorowego głosu. Wydaje mi się, że wyzwaniem na najbliższą kadencję jest rozmowa o ustawie o związkach zawodowych i modyfikacji tej ustawy tak, żeby ułatwić tworzenie związków zawodowych w sektorze prywatnym i zabezpieczyć tych ludzi, którzy się na to decydują. Ponieważ dzisiaj mamy taki oto paradoks, że mamy możliwość stworzenia związku zawodowego, mamy teoretyczną ochronę dla człowieka, który ten związek zawodowy założy, ale jeżeli ten człowiek zostanie wyrzucony z pracy za to, że założył związek zawodowy, to będzie czekać na przykład w warszawskim sądzie pracy mniej więcej 2,5 roku, aż odbędzie się rozprawa, w której zostanie oficjalnie przywrócony do pracy na to stanowisko, z którego został zwolniony za założenie związku zawodowego. Efekt tego jest mrożący, tak? To znaczy ludzie nie decydują się na to, żeby założyć związek zawodowy, bo obawiają się takich konsekwencji i tego, że nic z tego nie wyniknie, a za 2,5 roku to już to przywrócenie kogoś do pracy, no to już niczego nie zmieni, tak? Mi się wydaje, że warto było sięgnąć do rozwiązań z takich krajów, które na przykład w przypadku ochrony przed wyrzuceniem z pracy za założenie związku zawodowego wymagają tego, że żeby dany pracownik został zwolniony, to musi zostać poświadczone przez sąd pracy właśnie, czyli odwrócenie sytuacji. Tak, tak żeby po prostu ta gwarancja bezpieczeństwa była. Druga sprawa bardzo podobna to jest kwestia śmieciowego zatrudnienia. Znaczy dzisiaj mamy tak, że żeby ustanowić stosunek pracy, mimo że wiadomo, że ktoś pracuje w miejscu, w czasie określonym i pod nadzorem, czyli spełnia kodeksowe kryteria pracy w oparciu o umowę o pracę, no trzeba przejść procedurę sądową. Ja osobiście uważam, i to jest rozwiązanie, do którego staram się przekonywać koleżanki i kolegów w parlamencie, że powinniśmy tutaj dać Państwowej Inspekcji Pracy prawo do tego, że jeżeli stwierdzi, że ktoś realnie pracuje w warunkach, które oznaczają, że powinien mieć umowę o pracę, to inspekcja powinna, że tak powiem, decyzją administracyjną zmieniać umowę na umowę o pracę, a jeśli przedsiębiorca uważa, że to nie jest w porządku, że ta osoba w rzeczywistości wcale nie pracuje na umowę o pracę, no to on ma drogę do tego, żeby przejść przez sąd pracy, czyli odwrócenie tego ciężaru. Bo jeżeli nie podwracamy tych ciężarów w takich sprawach, to moim zdaniem znaczna część prawa pracy, które mamy, pozostanie prawem papierowym. A to jest, już abstrahując od tego, że ktoś ma lewicowe czy prawicowe poglądy, czy bardziej czy mniej prospołeczne, to jest niszczące dla autorytetu państwa. To znaczy tworzymy prawo, tworzymy zasadę prawną, której mówimy, słuchajcie, ta zasada obowiązuje, mamy kodeks pracy, a jednocześnie państwo przymyka oko i mówi, słuchajcie, ale w rzeczywistości nikt tego nie traktuje poważnie, sądy pracy będą sparaliżowane, więc ta zasada niby obowiązuje, ale w rzeczywistości nie. To jest demoralizujące, tak? Bo to pokazuje, że państwo samo nie traktuje się poważnie, a jeżeli państwo samo nie traktuje się poważnie, to obywatele też nie będą traktowali poważnie tego państwa i zasad w innych przestrzeniach, o których to państwo mówi. Więc to jest na przykład z takich drobnych, niedrobnych zmian. Ja nie wiem, czy one są drobne, czy nie są drobne. O tyle nie są drobne, że dotyczą setek tysięcy ludzi i tego, w jaki sposób ci ludzie żyją, w jaki sposób mają płacone składki emerytalne i jakie mają prawo do urlopu, tak? I czy jakie mają zabezpieczenia związane z rodzajem umowy, który wykonują. Natomiast tutaj widzę rolę polityka, to znaczy w zmianie regulacji. Natomiast ja nie mam złudzeń, że sama zmiana regulacji powoduje, że jest zmiana społeczna automatycznie. To tak nie działa. Znaczy zmiana społeczna bierze się zawsze z dwóch rzeczy. Z tego, że zmieniamy ramę, w której to wszystko funkcjonuje i z tego, że jest energia społeczna, która od dołu to społeczeństwo w jakąś stronę pcha. Tak? I w tym sensie, trochę wracając do tego twojego pytania sprzed 15 minut, kiedy pytałeś, kiedy Adrian Zandberg z obywatela stał się politykiem, moim zdaniem nie da się być obywatelem bez tego pierwiastka polityczności, tak? To znaczy bez uznania, że polityka jest narzędziem upominania się obywatelskie prawa, kształtowania społeczeństwa, w którym żyjemy. Tak samo jak nie da się być sprawczym politykiem, jeżeli tej polityce ma chodzić o coś innego niż tylko, żeby się uśmiechać i zgarnąć głosy, czyli zmieniać świata, bez tego pierwiastka obywatelskiej aktywności, bo bez oddolnych ruchów, bez oddolnych działań każda taka zmiana, nawet najfajniejsza i najszczytniejsza, pozostanie zmianą na papierze, jeżeli nie będzie sił społecznych, ruchów społecznych, które będą w stanie ją wypełnić życiem.
No właśnie mówimy o sprawczości, to może teraz zapytam też o jakieś takie konkrety dotyczące tego, co już wam udało się zdziałać przez tych parę ostatnich miesięcy w parlamencie. I też jakby w kontekście tego, o czym mówisz, czyli praw pracowniczych czy umów śmieciowych, jaka jest też gotowość rozmów, bo mówiłeś, że jakby temat wymaga debaty, ale czy jest gotowość wśród innych klubów parlamentarnych, żeby o tym rozmawiać i na jakim to jest poziomie? To pierwsze pytanie, a drugie, jakie już macie, jakie odnieśliście sukcesy, pamiętając oczywiście o tym, że nie macie większości w parlamencie. Znaczy, tutaj trzeba też zacząć od bardzo uczciwego powiedzenia o miejscu, w którym jesteśmy. Znaczy, jesteśmy w parlamencie i to daje nam trybunę, z której możemy mówić o pewnych sprawach. To daje nam narzędzia takie jak zgłaszanie projektów ustaw. Pod kilkoma tutaj z Przemkiem Koperskim, żeśmy się mieli przyjemność podpisać na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale no też trzeba być świadomym, że jesteśmy mniejszościową partią opozycyjną w Sejmie, którym dominuje jedna partia mająca większość. No to oznacza, że ta nasza sprawczość jest tym mocno ograniczona. I ja powiem tak, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, to ja myślę, mam nadzieję, że taką przestrzenią, w której będzie można coś realnego zmienić, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, będzie Rada Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy to jest taki organ w parlamencie, powoływany przez parlament, który nadzoruje inspekcję pracy i generalnie rzecz biorąc jest takim organem parlamentarnym zajmującym się przestrzenią prawa pracy, rynku pracy, analizą patologicznych zjawisk, które tam mają miejsce. To, co się na pewno nam udało, to udało nam się to, że w sierpniu, w rocznicę porozumień sierpniowych na specjalnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które będzie miało miejsce w sali BHP w Stoczni, będzie dyskusja poświęcona uśmieciowieniu rynku pracy i temu, jakie zmiany w kodeksie pracy i w ustawie o inspekcji pracy można wprowadzić po to, żeby w końcu z problemem uśmieciowienia sobie ostatecznie poradzić, więc to jest tak, że mam nadzieję, że to sierpniowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy przyniesie już tutaj zmianę, która będzie miała w tym sensie szansę sprawczość już teraz, że nie będzie tylko projektem naszego koalicyjnego klubu Lewicy, ale zyska szersze poparcie. A więc no, nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że coś tam uda się zwojować. My będziemy oczywiście jako koalicyjny klub Lewicy proponowali takie rozwiązania, które ograniczają plagę śmieciówek. Będziemy rozmawiali o tym, choć tutaj no, to mówię akurat w imieniu Razem, a nie w imieniu całego koalicyjnego klubu Lewicy, ale my jako Razem będziemy starali się przekonywać inne partie do tego, żebyśmy poszli w stronę tego niemieckiego modelu Mitbestimmung, tak? Czyli współuczestnictwa pracowników w organach nadzoru i zarządzania firmami. To są rzeczy, które będziemy robili, myślę, że w drugiej połowie tego roku. A jeżeli chodzi o sprawy, które żeśmy robili jak dotąd, tak? To myślę, że dwie kluczowe inicjatywy, o których trzeba wspomnieć, to jest po pierwsze ustawa emerytalna, po drugie ustawa zdrowotna. Ustawa emerytalna to jest ustawa, w której zaproponowaliśmy likwidację degresywności systemu składkowo-podatkowego w Polsce i użycie tych środków po to, żeby podnieść gwarantowaną minimalną emeryturę do poziomu 1600 zł. Dzisiaj realnym zagrożeniem przy tym ruchu cen, czy inflacji żywności, która faktycznie się zaczyna, jest to, że grupą narażoną na ubóstwo w coraz większym stopniu będą osoby starsze, będą emeryci. Z tej grupy, która zwłaszcza w perspektywie najbliższych lat będzie wchodzić już w ramach nowego systemu i której świadczenia emerytalne będą znacząco niższe od emerytów, którzy przechodzili na emeryturę 10, 15 czy 20 lat temu. Więc to było rozwiązanie, które zaproponowaliśmy i rozwiązanie, przeciwko któremu zagłosowali solidarnie, ręka w rękę, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Platforma z przyczyn takich, że oni są liberałami ekonomicznymi, więc likwidacja degresywności systemu podatkowo-składkowego z ich punktu widzenia jest niepożądana,
A PiS dlatego, że ja to o tym mówię często, że jest coś bardzo ironicznego w tym, kiedy on mówi, że jest w Polsce opozycja totalna, bo tak naprawdę trudno bardziej totalne zachowanie w parlamencie niż zachowanie PiS-u, bo PiS głosuje z automatu przeciwko wszystkim inicjatywom proponowanym przez opozycyjne partie. Także przeciwko tym prospołecznym inicjatywom, które proponuje Koalicyjny Klub Lewicy i tego, żeśmy doświadczyli w sprawie emerytur. Nasza propozycja została utrącona jeszcze w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Nie trafiła nawet na ogólne posiedzenie parlamentu. A jak Państwo wiecie, chwilę później, dwa dni później, przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, czyli Magda Biejat z Razem, została karnie odwołana przez Prawo i Sprawiedliwość z tej funkcji i na to miejsce PiS obsadził przewodniczącą ze swojej partii. Więc to tak a propos prospołeczności i totalności, tego, co jest totalną opozycją, czy może totalny jest w rzeczywistości ktoś inny. Druga inicjatywa, o której mówiłem, to jest ta inicjatywa zdrowotna. To jest inicjatywa sygnowana przez Marcelinę Zawiszę, czyli ustawa podnosząca nakłady na ochronę zdrowia, publiczną ochronę zdrowia do 7,2% produktu krajowego brutto. My jesteśmy przekonani, że żeby skrócić kolejki, zwiększyć liczbę lekarzy, zwiększyć liczbę pielęgniarek, czyli tak naprawdę ruszyć do przodu z problemami ochrony zdrowia, można to zrobić tylko i wyłącznie zwiększając nakłady na publiczną ochronę zdrowia. My mamy dzisiaj na zdecydowanie niższym poziomie niż kraje zachodniej Europy, ale też niż wiele krajów naszego regionu. I ja myślę sobie, że można się spierać godzinami o to, czy system kas chorych jest lepszy niż system jednolitego płatnika, ale jakbyśmy tego nie zorganizowali, to jeżeli będziemy tam wsypywali za mało pieniędzy, to efekt będzie taki jak teraz. Dziś wsypujemy w proporcji do PKB za mało pieniędzy, to musi się zmienić. I ustawa, którą żeśmy zaproponowali, gwarantowała to, żeby doścignąć tę przeciętną ECD, czyli 7,2%. Ona też była liczona w sposób uczciwy, to znaczy jak Państwo wiecie, rząd podpisał w poprzedniej kadencji porozumienie z lekarzami rezydentami dotyczące podniesienia nakładów na ochronę zdrowia, ale podpisując to no, wykonał średnio uczciwy manewr, to znaczy liczy ten procent PKB według danych sprzed 2 lat, tak? Przy czym gospodarka oczywiście rośnie, w związku z czym te dane sprzed 2 lat powodują, że realny procent PKB jest dużo niższy. Dlaczego mówię, że to jest niezbyt uczciwe? Bo na przykład na wojsko procent wydatków jest liczony uczciwie według aktualnych danych, tak? Więc nie jest według danych cofniętych o 2 lata podawane. I my proponowaliśmy w tej ustawie po pierwsze uczciwe obliczanie tego procentu, który trafia na ochronę zdrowia, no a po drugie wprowadzenie takiej ramy, w której te wydatki realnie ścigają poziom OECD. Więc to są dwa takie sztandarowe projekty tego koalicyjnego klubu, projekty, na które umówiliśmy się latem jeszcze przed wyborami wspólnie w gronie 3 partii, że zostaną złożone i które już zostały złożone. Teraz wczoraj przedstawiliśmy w parlamencie kolejną ustawę. To jest ustawa o opodatkowaniu gigantów cyfrowych. Mowa tutaj o grupie kilkunastu dużych, przede wszystkim amerykańskich firm, które mają praktycznie pozycje albo monopolisty, albo oligopolisty na swoich rynkach. Mówię o firmach takich jak Google, jak Facebook, jak Amazon, czyli o dostarczycielach platform cyfrowych, którzy mają w swoich dziedzinach często po 70, 80, 90% rynku i praktycznie świadcząc usługi z zewnątrz, spoza naszego kraju, są na terenie naszego kraju monopolistą. Trudno wyobrazić sobie życie bez ich narzędzi, bo uczestnictwo w tych sieciach społecznościowych no, w pewnym sensie staje się w tym momencie wymogiem i funkcjonowania na rynku pracy i jak Państwo wiecie, po prostu normalnego funkcjonowania społecznego. A jednocześnie te narzędzia no, są kontrolowane przez konkretne prywatne podmioty. Co gorsza, te podmioty nie tylko mają tak silną pozycję rynkową na poziomie takim jak te monopole sprzed 100 lat, które przed 100 laty w Stanach Zjednoczonych jak Standard Oil rozbijano, ale też wykorzystują tę pozycję do tego, żeby pieniądze, które w ten sposób generują, a generują naprawdę olbrzymie zyski, wyprowadzać nieopodatkowane z krajów, w których świadczą usługi. A jeżeli Państwo spojrzycie na to, kto płaci w Polsce podatki, to zobaczycie, że budżet państwa
utrzymują w dużym stopniu w Polsce pracownicy, w pewnym stopniu utrzymują małe firmy. Natomiast, no emeryci to jasne, tak? Natomiast, bo to najłatwiej. Natomiast te największe korporacje prywatne po prostu wypisały się z systemu, tak? To zobaczycie Państwo, że te wielkie brandy, które znacie, te wielkie firmy, one po prostu nie figurują na liście dużych płatników. A to wynika z tego, że przy pomocy dosyć agresywnego planowania podatkowego te firmy po prostu obniżają sztucznie swoje zobowiązania podatkowe, czasem wręcz do zera. Więc to, co my zaproponowaliśmy, to ustawę o opodatkowaniu tych platform cyfrowych. To jest rozwiązanie sektorowe, które przyniosłoby, jak szacujemy, ponad 2 miliardy złotych rocznie. To jest mniej więcej 1/10 tego, jak się szacuje, że w tym momencie wygląda dziura w podatku CIT. A mówimy tak naprawdę o rozwiązaniu dotyczącym kilkunastu firm. Tym rozwiązaniem objęlibyśmy firmy, które mają globalny przychód większy niż 750 milionów euro i chcielibyśmy, żeby te firmy od usług świadczonych na terenie Polski odprowadzały 7% podatek przychodowy, a nie dochodowy, tak żeby po prostu nie mogły w prosty sposób robić tego, co robią teraz, czyli sztucznie nadmuchiwać kosztów, żeby wykazywać, że nie mają zysków. To jest rozwiązanie zgodne z proponowanymi przez Komisję Europejską zasadami postępowania z platformami cyfrowymi. To są zasady podobne do tych, które wdrażają inne kraje europejskie od Hiszpanii po Czechy. I to są zasady, nad którymi skądinąd pracował także polski rząd. Do czasu, jak przyjechał tutaj wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, pogroził polskiemu rządowi paluszkiem i powiedział, że macie wycofać się z tego. I polski rząd następnie grzecznie położył, jak to się mówiło dawnymi czasy, ruki paszwam, tak? Tylko tym razem w stronę innego hegemona i zrezygnował z dochodów budżetu państwa. No więc my uważamy, że to jest głupie. To jest głupie na kilku poziomach. Po pierwsze dlatego, że rezygnujemy z poważnych pieniędzy, które są potrzebne w budżecie. Po drugie dlatego, że suwerenny kraj nie powinien w ten sposób funkcjonować, że ambasada innego kraju decyduje o tym, w jaki sposób będzie wyglądać w nim system podatkowy. Ale po trzecie wreszcie, także dlatego, że o czym warto pamiętać, dla tych krajów my nie jesteśmy jakimś, dla tych firm, my nie jesteśmy jakimś miejscem, w którym one z zapamiętaniem inwestują, tworzą miejsca pracy. My jesteśmy tylko i wyłącznie rynkiem, na którym oni po prostu świadczą, prowadzą swoje operacje, tak, i zarabiają, tak, i jeżeli gdziekolwiek trafiają później pieniądze zarobione w ten sposób na badania, na rozwój, na naukę, to trafiają one w Kalifornii na te cele, a nie w Warszawie, w Krakowie, w Cieszynie czy w Katowicach. Więc to, co zaproponowaliśmy, to projekt ustawy, który obkłada te cyfrowe giganty opodatkowaniem, uczciwym opodatkowaniem, a środki z tego nie trafiają do, po prostu nie rozpływają się w budżecie, tylko tworzymy specjalny fundusz celowy. Fundusz celowy, który ma zostać przeznaczony na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, żeby kable światłowodowe trafiły do każdej szkoły, do każdej biblioteki, do każdej instytucji kultury w Polsce, żeby trafiły także na wieś, także do tych miejsc, gdzie w tym momencie sieci światłowodowej nie ma, żeby ludzie nie byli wykluczeni, żeby nie było tak, że dostęp do nowoczesnych technologii teoretycznie mamy wszyscy, a w praktyce ze względu na jakość infrastruktury jest ograniczony do dużych i średnich miast. Więc jedna sprawa to te wydatki infrastrukturalne. Druga sprawa to inwestycja w badania naukowe i w rozwój. Specjalny fundusz, który zasilałby badania w naukach technicznych, badania nad nowymi technologiami. Wiecie Państwo, historia tej Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych to nie jest wbrew pozorom ta historia, że ktoś, nie wiem, w garażu coś sobie wymyślił i efekt jest taki, że mamy dzisiaj te telefony komórkowe, wchodzimy na portale internetowe i żyjemy w świecie przenikniętym nowymi technologiami. Historia jest trochę inna. Nie byłoby Doliny Krzemowej, gdyby nie olbrzymie publiczne nakłady amerykańskiego rządu, głównie realizowane poprzez amerykańskie instytucje wojskowe, które dały impuls rozwojowy, który tę Dolinę Krzemową w pewnym sensie wystartował. To, czego my potrzebujemy dzisiaj tutaj w Polsce, to dużych publicznych
publicznych inwestycji w naukę, w badania i rozwój w naukach technicznych, jeżeli nie chcemy po wsze czasy zajmować tego miejsca w międzynarodowym podziale produkcji, w międzynarodowym handlu, w którym po prostu dostarcza się taniej siły roboczej, a rozwiązania, w oparciu o które się pracuje, dostarcza ktoś inny i powstają gdzieś indziej. Więc to jest coś, co położyliśmy w Sejmie, czyli opodatkowanie cyfrowych gigantów i przeznaczenie tych pieniędzy na inwestycje w przyszłość. Przeznaczenie tych pieniędzy na rozwój nauk technicznych i na rozwój infrastruktury, na edukację. No i to będzie kolejny test dla Prawa i Sprawiedliwości, który będzie przed nimi, bo ja jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób tym razem będą argumentować za głosowanie przeciwko naszej propozycji, bo wydaje mi się, że będzie to dla nich trudne. Także dlatego, że ja bardzo wiele słyszałem o tym, jak wstajemy z kolan, jak to teraz Polska prowadzi politykę podmiotową, a tak jak ja rozumiem politykę podmiotową, to ona polega na tym, że my w polskim parlamencie decydujemy o tym, jaki mamy system podatkowy i my w polskim parlamencie decydujemy, jakie jest prawo, a nie tak, że decyzje na ten temat podejmuje ambasada Stanów Zjednoczonych. To była długa odpowiedź. Ale powiedziałem tylko o trzech projektach ustaw. Tak. Rozumiem, że to są otwarte historie, których losy będziemy obserwować w najbliższych miesiącach, mam nadzieję. No niestety ta z emeryturami już jest zamknięta, w tym sensie, że już został ten projekt odrzucony. Tak, właśnie chciałam trochę do tego jeszcze się odnieść, najkrócej chyba mówić o tym pomyśle. Ale z mojej perspektywy rozpoczęcie właściwie waszej działalności w Sejmie od tego, że zajmujecie się emeryturami, dla mnie jest optymistyczne z tego powodu, że wiemy, że społeczeństwo się bardzo starzeje, bardzo szybko, dynamicznie. Teraz na emerytury wkrótce już właściwie zaczęły przechodzić osoby z wyżu. Więc jakby proporcje pomiędzy młodymi pracującymi a osobami w wieku emerytalnym nie pracującymi, jakby pomijam te osoby, które jeszcze pracują dodatkowo, zmieniają się bardzo drastycznie i to będzie też niosło piętno, jeżeli chodzi o rozwój miast i nie tylko, w ogóle mniejszych społeczności. No bo myślę, że Cieszyn też jest takim miastem, które będzie się borykało ze starzeniem się społeczeństwa w ogóle, odpływem młodych ludzi i tak dalej. Więc jeżeli mogę powiedzieć, no to cieszę się, że ten temat podejmujecie. Żałuję, że nie jest jeszcze on na tyle ważny, żeby po prostu takie, że podejmujecie temat długofalowy, to znaczy, że bo to jest problem, który nie dotyczy nas dziś, teraz jeszcze w takim stopniu jak na przykład Niemców, ale za 10 lat już te perspektywy są gorsze, za 15 jeszcze gorsze i tak dalej, i tak dalej. Więc co jeszcze ewentualnie oprócz tych propozycji, o których mówiłeś, czy też przeznaczeniu pieniędzy na służbę zdrowia, mam nadzieję, że też na oddziały geriatryczne i nie tylko, no w ogóle opiekę taką domową. Jakie jeszcze macie inne pomysły, jeżeli chodzi o w ogóle o starzejące się społeczeństwo? Okej, ja myślę, że tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest opieka zdrowotna, a drugą jest system wsparcia. To znaczy, ja się kompletnie z tym zgadzam, że jeżeli chodzi o starzenie polskiego społeczeństwa, to będzie zjawisko, które będzie szczególnie mocno dotykało mniejsze miejscowości. Dużo bardziej niż wielkie miasta, bo w tych mniejszych miejscowościach coraz częściej pojawia się taki oto wzorzec, że dotąd opieka nad osobami starszymi, które tej opieki w większym stopniu wymagają, była domeną rodziny. I nie oszukujmy się, zwykle spadała po prostu na kolejne pokolenie kobiet. Natomiast ze względu na migrację, ze względu na to, że ludzie z tych mniejszych miast wyjeżdżają do miast większych, to ten system już nie zadziała, tak? Ja teraz byłem przed chwilą dosłownie kilka dni temu na południowo-wschodnim Podlasiu. To jest region bardzo ciekawy pod wieloma względami, nie tylko dlatego, że jest tam duża grupa prawosławna i
nie tylko dlatego, że mieszkają tam Tatarzy, więc jest to pewnie jeden z najbardziej wielokulturowych kawałków Polski, ale także dlatego, że jak spojrzymy na demografię, to to jest ten kawałek Polski, w którym ta demografia jest w pewnym sensie przesunięta o kilka lat do przodu. To znaczy tam już dzieje się to, co w innych regionach naszego kraju zdarzy się za 5, 6, 7 lat. I tam już widać sporą grupę osób starszych, które żyją samotnie i żyją samotnie nie dlatego, że po prostu nie mają rodziny, tylko dlatego, że ich dzieci, ich wnuki przeniosły się z Siemianówki czy z Bielska Podlaskiego do Białegostoku, albo do Warszawy, albo do Londynu, albo do Bergen i już nie wrócą. To nie jest tak, że to stało się na chwilę. I tam widać, że system wsparcia społecznego, który w tym momencie tak naprawdę bazuje na OPS-ach, tak, dla tych osób, on już robi się niewydolny. My uważamy, że i mówiliśmy to też, mamy to zapisane w programie wyborczym, że powinniśmy tworzyć centra dziennego wsparcia. Centra dziennego wsparcia dla osób starszych, których można przyjść po pomoc w prostych sprawach, a które jednocześnie nie mają tego stygmatu opieki społecznej. Bo to jest straszna sprawa w Polsce, że ludzie, którzy często potrzebują wsparcia, nie pójdą po to wsparcie w momencie, kiedy to wsparcie jest naznaczone takim właśnie stygmatem. To jest też trochę opowieść o 500+, proszę Państwa, tak? To znaczy siła takich uniwersalnych świadczeń jak 500+, to, że one naprawdę docierają tam, gdzie powinny dotrzeć, jest odwrotną stroną tego, że docierają także do rodzin, które są zamożniejsze, bo dzięki temu, że świadczenie jest powszechne, to nie ma tej stygmatyzacji, nie ma tej sytuacji, w której ludzie, którzy naprawdę potrzebują tych pieniędzy, w życiu by nie poszli, żeby złożyć wniosek w chwili, kiedy świadczenie byłoby powszechne, bo mieliby poczucie, że to jest wstyd, tak? Mieliby poczucie, że to jest przyznanie się do jakiejś życiowej porażki, do tego, że coś, że przegrali, tak? I to jest w ogóle ważna lekcja moim zdaniem, jeżeli chodzi o to doświadczenie 500+. Jeżeli chodzi o myślenie o naszym systemie wsparcia społecznego, musimy bardzo mocno zadbać o to, zwłaszcza w perspektywie starzenia się społeczeństwa, żeby ludzie patrzyli na to wsparcie jako na usługę publiczną. Tak? Bo w Polsce cały czas jest bardzo takie powszechne myślenie, że pomoc społeczna to jest, nie wiem, jakaś jałmużna albo coś, jakaś łaska, którą społeczeństwo łaskawie wyraża wobec tych, którzy spadli na dno. Musimy przestać tak na to patrzeć. Musimy patrzeć na usługi publiczne, na wsparcie społeczne jako coś, co po prostu jest obywatelskim prawem, bo jeśli nie będziemy w ten sposób na to patrzeć, jeśli nie będziemy w ten sposób o tym mówić i myśleć, to będziemy się budzić w świecie, w którym bardzo wiele ludzi, którzy potrzebują tego wsparcia z przyczyn godnościowych, po prostu o nie wystąpi. A to będzie tylko pogłębiało problemy społeczne. Więc myślę sobie, że ta lekcja jest taka, że potrzebujemy uniwersalizacji świadczeń. I traktowania, jak mówię, tego wsparcia, także dla osób starszych, raczej jako formę usługi publicznej. Druga rzecz, która moim zdaniem jest tutaj ważna, mniejszych miejscowościach, choć to nie jest pewnie kwestia miasta takiego jak Cieszyn, a w dużo większym stopniu regionów wiejskich. Ja przepraszam, że tak pod wrażeniem tej okolic Hajnówki, ale jeszcze też no powiem, bo wydaje mi się, że to jest ważne w Polsce, w której znaczna część, zwłaszcza starszych Polaków, mieszka w tym momencie w regionach wiejskich. To jest kwestia transportu. My zafundowaliśmy sobie tak naprawdę w pewnym sensie planowane wygaszenie transportu publicznego na znacznej części obszarów wiejskich i ono poszło w trzech etapach. Pierwszy był taki, wpuśćmy konkurencję. Prywatny może być lepszy niż państwowy. Więc wpuściliśmy konkurencję i prywatne busiki, nie przestrzegając często różnych zasad bezpieczeństwa, ale zostawmy na marginesie, wyrżnęły skądinąd niezbyt efektywne PKS-y. Potem okazało się, że kiedy je wyrżnęły, to przestał działać efekt sieciowy, bo fajnie było dojechać busikiem do miejsca, gdzie można było dalej jechać PKS-em, ale jak tego PKS-u już nie było, to i sens istnienia busiku zniknął, tak? I na koniec znaleźliśmy się w etapie trzecim, w którym albo ma się samochód prywatny i tym prywatnym samochodem można dojechać, albo jest się uwięzionym. I tam na tej południowo-wschodnim Podlasiu to widać bardzo dobrze na tych wsiach, bo są już takie wioseczki, gdzie są tylko osoby starsze, gdzie zostało na przykład 10 albo 12 osób i wszystkie są po 70 i nikt nie ma samochodu. I tam na przykład pojawił się nieuczciwy model biznesowy, który polega na tym, że raz na tydzień podjeżdża tam ciężarówka z zakupami, ale z tych zakupów trzeba płacić za chleb 20 zł za bochenek.
tak? Bo transportu nie ma. I to jest miejsce, w którym lądujemy, kiedy dokonuje się atrofia usług publicznych, tak? Kiedy te usługi publiczne znikają. I to jest coś, co musimy odbudować. Musimy odbudować sieć transportu publicznego, a w przypadku oczywiście takich małych wioseczek skorzystać na przykład z wzorów szwajcarskich. Czyli tego, że istnieje samorządowy samochód, tak? Który ci ludzie mogą po prostu zamówić, tak? I mają do tego prawo i ono to nie jest traktowane jak jakiś, nie wiem, eksces, że ktoś, nie wiem, zamawia sobie taksówkę, żeby pojechać po zakupy. Nie, że no, to jest obowiązkiem samorządu, żeby w jakiś sposób ten elementarny transport publiczny dla wszystkich dostarczać. I myślę sobie, że tutaj oczywiście jest pole do popisu nie tylko dla samorządu, ale dla rządu centralnego, tak? Bo to jest kwestia znowuż tego, co jest przekleństwem polskich samorządów, czyli tego, że żeby realizować zadania, trzeba dostawać na to centralne środki. My to wszyscy ćwiczymy w edukacji w tym momencie, bo mamy taki system edukacji, w której samorządy po prostu dostają za mało pieniędzy na utrzymywanie szkół, ale to oznacza w związku z tym, że jeśli mówimy, a my mówimy jako koalicyjny klub Lewicy, że chcemy, żeby państwo i samorządy wzięły większą odpowiedzialność za usługi publiczne, no to oznacza też, że do tych samorządów na te usługi publiczne musi trafić więcej centralnych środków, tak? To znaczy, no, to jest ta logika. I w tym sensie odwrotną stroną tego medalu i odwrotną stroną odpowiedzi na pytanie o to, jak poradzimy sobie z problemem starzenia się społeczeństwa, o to, jak poradzimy sobie z wyzwaniami takimi jak technologizacja gospodarki, o to, w jaki sposób poradzimy sobie z tym, żeby zapewnić porządną jakość ochrony zdrowia, jest powrót do rozmowy o tym, jak wygląda polski system podatkowy. Jest powrót do rozmowy o tym, skąd czerpać środki. My między innymi dlatego też złożyliśmy tę ustawę, żeby pokazać, że nie stoimy tylko przed takim wyborem, czy będą wyższe, czy niższe podatki dla pracowników. Że jest bardzo ważne pytanie, które brzmi, kto utrzymuje w większym stopniu budżet państwa. W Polsce budżet państwa utrzymują przede wszystkim pracownicy ze swoich płac oraz, jak już to było wspomniane, emeryci i część mniejszych przedsiębiorstw. Natomiast mamy bardzo niskie podatki od kapitału, mamy praktycznie nieistniejące podatki transferowe majątkowe. Wiecie państwo, to jest taka historia, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których jak jakiś miliarder umiera, to przekazuje majątek kolejnemu pokoleniu, nie płacąc żadnego podatku spadkowego. To jest skądinąd owoc poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, które zlikwidowało podatek spadkowy niezależnie od tego, o jakiej skali majątku mówimy. To jest spetryfikowanie nierówności na skalę międzypokoleniową, ale to jest także wyrzekanie się środków, które powinny trafiać na dobrej jakości usługi publiczne. Środków, które powinny finansować sprawnie działające państwo, tak jak dzieje się to w Europie Północnej czy w Europie Zachodniej. Bo tutaj oczywiście nie ma magii. To nie jest tak, że da się mieć skandynawskie państwo dobrobytu i ukraiński system podatkowy. Tak? To tak nie działa. My jesteśmy dosyć konsekwentni, tak? I chcemy korzystać z tych północnoeuropejskich wzorców, bo wydaje nam się, że one dobrze pokazują, że można łączyć otwartą gospodarkę, dynamikę, jaką daje konkurencja, ze sprawiedliwością społeczną i z państwem, które po prostu nie zawodzi obywateli. To jest właściwie tak zataczamy mały krąg, ponieważ kwestie podatkowe i w ogóle temat podatków, które wy podejmujecie jako Razem, no jest dosyć kontrowersyjny, jeżeli chodzi w ogóle o takie zrozumienie społeczne, wydaje mi się, i to jest dosyć odważne. Jesteście bardzo konsekwentni w mówieniu o tym, że no, musimy podnieść podatki, ale to nam da większą jakość usług i po prostu będzie to prowadziło do, czy zbliżało nas do takiego państwa opiekuńczego, jednocześnie państwa dobrobytu, ale rozumianego nie w takim zero-jedynkowym myśleniu, tak? I nie boicie się, że jednak to jest taka narracja, która sprawia, raz, że ciężko jest ją wytłumaczyć, kiedy ceny rosną za wszystko i za usługi, i za produkty w sklepach.
Płace niekoniecznie rosną tak szybko jak ceny. Wartości, nie wiem, mienia i tak dalej spadają. I nie boicie się, że ta konsekwencja może być przeciwskuteczna? Ja myślę, że jedyne, co zmienia świat, to konsekwencja. I tutaj, przepraszam, znowuż przywołam historię z tego spotkania poprzedniego, które tutaj przed chwilą miałem. Rozmawialiśmy sobie o tym, czy w tym dzisiejszym świecie w ogóle da się coś zmienić. Czy da się zorganizować tak, żeby skutecznie wywrzeć presję. I powiem tak, no jesteśmy w mieście, które 100 parędziesiąt lat temu pracowało się po kilkanaście godzin dziennie. Tak? Jesteśmy wszyscy beneficjentami tego, że ci ludzie skrajnie zarobieni, zmęczeni, często z małym kapitałem kulturowym, bez oszczędności, bez jakiegoś wsparcia w sieci zabezpieczenia społecznego, upomnieli się i skutecznie wywalczyli 8-godzinny dzień pracy, który niepodległa Polska w 1918 roku ostatecznie wprowadziła, tak? Więc dokonali czegoś, wydawałoby się z perspektywy 20-30 lat wcześniej, zupełnie niemożliwego. I zawdzięczamy to ludzkiej konsekwencji, tak? Dzisiaj te nazwiska są zakurzone, tak, i pozapomniane, ale ludzie tacy jak nie wiem, jak Daszyński, jak Reger, tak, po prostu byli diablo konsekwentni, po prostu twardo trzymali się tego, żeby o coś walczyć, tak, i efekt nie przychodził po roku, po dwóch, po trzech latach. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, ja myślę, że to, co jest kluczowe w rozmowie o utrzymaniu państwa, to jest odpowiedzenie na pytanie, kto ma te ciężary ponosić. I my uważamy, że te ciężary powinien w większym stopniu niż teraz ponosić wielki biznes, w większym stopniu niż teraz ponosić kapitał, w większym stopniu niż teraz powinni je ponosić milionerzy, bo tylko wtedy będziemy mogli ułatwić, ulżyć w życiu tym, którzy utrzymują się z pracy, tym, którzy zabierają 2, 3, 4 miesiące, 4 tysiące miesięcznie, tym średniakom, tak, nauczycielce, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu, ludziom, którzy stanowią większość polskiego społeczeństwa. To, co jest rolą lewicy, to jest to, żeby tę większość polskiego społeczeństwa zorganizować do upomnienia się o swoje prawa, ale też i uświadomić jej wspólnotę interesu. I to nie jest zadanie na rok, ani na dwa. I w tym sensie my patrzymy na to trochę bardziej długoterminowo. Ale myślę, że realna zmiana musi być długoterminowa, bo to nie jest magia. To nie jest tak, że pewnego dnia robimy tak i świat zmienia się i staje na głowie. Ja przynajmniej jestem z tej tradycji politycznej, która wyżej ceni sobie skuteczne reformy niż spektakularne rewolucje. Więc tak przynajmniej uważam, że jeżeli patrzeć na ich trwałe skutki, to z tych regerów tego świata mamy na dłuższą metę zdecydowanie więcej niż z tych, którzy w bardzo spektakularny sposób obwieszczali rewolucje, po których w dzisiejszym świecie nie zostało już nawet śladu. Szanowni Państwo, jeszcze mam... Pani Agnieszko, Adrian, Szanowni Państwo, opiekę na dziś mam tylko do 20, a muszę dojechać do Czoła. Do zobaczenia. Pozdrowienie dla dzieci. Dziękuję, przekażę. Szanowni Państwo, ja mam jeszcze milion pytań w głowie, mimo że jeszcze część zadałam już w samochodzie, ale... Ale to nie były te. Nie były te i po ponad godzinie wydaje mi się, że uczciwie będzie oddać Państwu głos. Ja miałam taki... już. Pani będzie pytała o odwagę, dobrze, to ja już... Ja myślę, że to wszystko było w pewnym sensie odwaga, tylko to było ukryte. Państwo poruszyli wiele tematów poprzez zadawanie pytań, poprzez... Ja mam taki sznaps, ale to nie potrzeba. Państwo poruszyli bardzo wiele tematów i poprzez zadawanie pytań i poprzez odpowiedzi, ale jak to wszystko ma się do pojęcia odwagi? Ja mam odpowiedzieć? Jeszcze odwaga. Dobrze,
Jak to się ma wszystko do odwagi? Ja zostałam poinstruowana przez Wowrzeczkę, że mam zapytać, jaka jest twoja definicja odwagi i jak to się ma do twojego życia? Trudne pytanie. Możesz się odnieść do tego, co już wcześniej mówiłeś, to wtedy... Tym trudniejsze. Ja myślę sobie, że świat, w którym ludzie odważnie upominają się o wartości, które są im bliskie, jest lepszy niż świat, w którym każdy się boi. Myślę, że lęk i wynikające z tego lęku wycofanie się jest odpowiedzialne za wiele paskudnych rzeczy w świecie, które nas otacza. Że w dużym stopniu wiele niesprawiedliwości, wiele zła, tak, jest efektem przyzwolenia, które wynika z tego, żeśmy się nie odważyli powiedzieć, że coś nam się nie podoba, tak? Przez lata całe, tutaj Piotrek Ikonowicz był wspomniany, tak? Przez lata całe w Polsce działo się tak, że ta krzywda lokatorów wywalanych na bruk, ludzi, którzy często słabo sobie radzą w życiu i byli potępiani bardzo brutalnie, nie była przedmiotem niczyjej uwagi, bo nie znalazł się nikt odważny, żeby krzyknąć w ich imieniu. No i w momencie pojawił się Ikonowicz, usiadł na tych schodach, zablokował eksmisję, powiedział nie pozwalam i nagle okazało się, że zaczęliśmy o tym rozmawiać. Tak? I w tym sensie tak, z każdej Rosy Parks i z każdego Piotra Ikonowicza rodzi się dobro, tak? I rodzi się zmiana społeczna. Natomiast więc ja jestem oczywiście wielkim fanem wyżej wymienionego, jak łatwo się domyśleć z tych słów. Natomiast no, trudno jest mówić o odwadze, mówiąc o samym sobie, to raczej jakieś takie chyba nie na miejscu by było. Tak myślę. Chciałbym być bardziej odważny niż jestem, to na pewno, a jak każdy. Może zaraz jeszcze kolejne pytanie. Więc mówimy tutaj o pewnej odwadze. Kiedy się mówi coś o społeczeństwie, mówi się o pewną prawdę, którą się znajduje w społeczeństwie. Ja z pana strony słyszałem coś takiego. Zróbmy związki zawodowe w najmniejszym zakładzie pracy, zróbmy to tak, jak jest mniejsze, czy proszę mi powiedzieć, na chwilę obecną, jaki jest zakład pracy w Polsce z silnymi związkami zawodowymi i dobrze prosperującymi. Bo w tej chwili najsilniejsze związki zawodowe są na kopalniach, jest ich po 61 zakładzie, a są to zakłady najbardziej dotowane przez społeczeństwo polskie. Więc jeśli mówimy dojrzale do społeczeństwa, to mówmy, jak bym miał być te związki zawodowe. Bo ja mam firmę i jakby mi mój pracownik przyszedł powiedział, że chce u mnie założyć związek zawodowy, to bym powiedział, załóż swoją firmę i zrób coś muzyka. Widzi pan. To ja panu odpowiem na to pytanie w bardzo prosty sposób. Nie wiem, czy kojarzy pan taką markę jak Volkswagen na przykład. W ich polskich zakładach działają silne związki zawodowe. W przypadku kooperantów w większości dużych niemieckich. Panie, ale myśmy poza polonezami wyszli. Nie mówmy o Volkswagenie niemieckim. Ale ja mówię o polskich polskich oddziałach. Volkswagena niemieckiego w Polsce. To się wszystko zgadza, ale to jest ta sama geneza. Ale... proszę pana, to jest tak samo jak rząd norweski mówi swoim obywatelom. Słuchajcie, bądźcie spokojni, na każdego obywatela mamy na czas emerytury po 270 tysięcy euro odłożonych. Nie musicie się martwić o swoją starość. To może sobie na to pozwolić rząd węgierski, rząd norweski, ale w żadnym wypadku rząd polski, w żadnym wypadku ktoś taki jak, przepraszam bardzo. Jak pan ma poglądy, że powie, zróbcie sobie związki zawodowe w każdej firmie. Proszę pana, 10-milionowy związek zawodowy w Polsce już był i pan ma cała gospodarka. A pan chce nas cofnąć do tego miejsca i ja wszystkich przestrzegam. Lepiej, żebyśmy poszli w stronę chińską, tam nie ma związków zawodowych, a tam jest kraj, który się bogaci i który za niedługo prześcignie Amerykę i tam nikt o związkach zawodowych nie mówi. Dlatego chcę, żebyście troszeczkę realnie na świat i życie patrzyli.
Dobrze, dziękujemy. Jeśli pan pozwoli, to ja pozwolę sobie polemicznie w trzech sprawach. Po pierwsze, zgadzam się z panem w jednej rzeczy, że taki właśnie jest wybór, przed którym stoimy. Albo będziemy mieli w Polsce autorytaryzm na wzór chiński, także autorytaryzm w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców, którzy będą mówili, jak założysz u mnie związek zawodowy, to załóż sobie swoją firmę, jesteś zwolniony. To faktycznie świetnie się z takim autorytaryzmem na wzór chiński rymuje, ale nie będziemy wtedy mieli, proszę państwa, demokracji w Polsce. I warto być tego świadomym. Nie będziemy wtedy mieli wolności, będziemy mieli system, który ten, który będzie mieć odwagę, żeby sprzeciwić się władzy, czy to ekonomicznej, czy to politycznej, będzie kończyć tak jak w Chinach, czyli w więzieniu. Tak? To jest jakiś model rozwoju. Tylko ja nie chciałbym takiego rozwoju dla Polski. Nie chciałbym dla Polski modelu rozwoju, który opiera się na przemocy, który opiera się na strachu, który opiera się na Przerwie, ale nadmiar demokracji się objawia w tym, że jest 60 związków zawodowych w jednym zakładzie pracy. I to można iść albo w tym kierunku, albo w tym kierunku. Zacznijmy od tego, że przykład, który pan podaje, czyli przykład 60 związków zawodowych w kopalni węgla kamiennego, jest przykładem patologii ustawy o działaniu związków zawodowych. Ale nie oznacza to tego, że proszę pana, jest łatwo założyć związek zawodowy w sektorze prywatnym, bo nie przypadkiem te kopalnie, o których pan mówi, gdzie faktycznie do tej patologii często dochodzi, są kopalniami, które są podmiotami publicznymi. Ja chciałem zwrócić uprzejmie uwagę, że trudno powiedzieć, że łatwo jest założyć związek zawodowy, skoro jak pan przed chwilą obwieścił w pańskiej firmie, gdyby ktoś założył związek zawodowy, to jego pan z pracy wywalił i w dodatku będąc przedsiębiorcą rozpoznawalnym społecznie, ma pan odwagę do tego, żeby powiedzieć to publicznie, co oznaczałoby na przykład w Niemczech to, że publicznie zapowiedziałby pan, że złamie pan prawo, co najzwyczajniej w świecie nie spotkałoby się z entuzjazmem społecznym. To jest jedna sprawa. A druga sprawa dotycząca tego... Nie. Każdy ma wolny wybór. I jeśli ja zbudowałem firmę i ty chcesz współrządzić w mojej firmie, to załóż ze swoją i spróbuj być z kimś innym. Proszę pana, to jest zwykła odpowiedzialność za przyszłość pozostaje w pracowniku. Bo zawsze się znajdzie wierzyciel, który powie, a porządzimy sobie razem ze swoją. Proszę zwrócić uwagę, bo chciałbym jednak tutaj powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, jakich pan słów używa, mówiąc o pracownikach. Mówi pan o wichrzycielu. Mówi pan o takim, co to się znajdzie i zbuntuje. Związki zawodowe wyglądały przez ten parę lat. Bardzo bym prosił pana o dosłownie dwa zdania, żebym mógł dokończyć tej sprawy. Ja zdaję się, że ja mówię tutaj strasznie dużo i jakby rozumiem to, że też pan chce powiedzieć, tylko dwa zdania. Chcę powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że to jest ważne. Bo ja wierzę, że przedsiębiorstwa działają lepiej wtedy, kiedy traktujemy się w nich podmiotowo, kiedy pracownik, który chce powiedzieć panu, jako właścicielowi, słuchaj, to... Słucham? Proszę, bo pan nie pozwala myśli. Proszę pozwolić, że dokończę, że pracownik, który ma pomysł, jak coś ulepszyć, nie będzie bał się powiedzieć tego, że to ulepszy, bo nie usłyszy, milcz, bo ty tutaj jesteś pracownikiem, a właścicielem. I powiem panu o moich doświadczeniach właśnie, bo mi zdarzyło się współpracować, ja przez lata pracowałem jako programista, prowadziłem też własną działalność gospodarczą w różnych zespołach, także zespołach międzynarodowych. I moje doświadczenie jest takie, że tym skuteczniej one działały, tym lepsze produkty dostarczały, im więcej pozostawiały przestrzeni ludziom na to, żeby od dołu mieli odwagę powiedzieć, co im się podoba, co im się nie podoba, i im większym stopniu były przed nich współzarządzane. Są takie firmy jak Valve chociażby, a jeden z największych producentów oprogramowania gier, tak, których nie ma w ogóle dyrektorów i pracowników, w których ludzie samoorganizują się w grupy zadaniowe. Jeżeli pan spojrzy sobie na wspomniany już niemiecki sektor motoryzacyjny, globalnego tak naprawdę potentata, to zobaczy pan firmy, w których pracownicy współuczestniczą w kształtowaniu procesu produkcji. Myślę sobie, że to jest też coś, co rozwojowo jest potrzebne polskiej gospodarce, że okres pana i autokraty, który mówi, to jest moje, ja jestem najmądrzejszy i nie muszę nikogo słuchać, w pewnym sensie w polskiej gospodarce już mija.
bo nie będziemy już konkurować niskimi jednostkowymi kosztami pracy. To się kończy, wie pan to równie dobrze jak ja. Nie będziemy już konkurowali wejściem biednego kraju do bogatej Unii Europejskiej, związanymi z tymi przewagami konkurencyjnymi polskich firm, które dostarczają tanie produkty. Musimy zacząć konkurować czymś innym, a to coś innego, moim zdaniem, tak przynajmniej to wierzę, jest ukryte przede wszystkim nie w głowach szefów, tylko w głowach pracowników. Tutaj postawiłabym kropkę, bo ten wątek, jeżeli pan pozwoli teraz na mój głos, bo ten wątek jest szalenie ciekawy. Wydaje mi się, że tuż, też tutaj jakby i tutaj się skłaniam do Asi, ponieważ związki zawodowe to powinien być odrębny temat odrębnej dyskusji, ponieważ wydaje mi się, że też może być tak, że mamy trochę inne, jak każdy tutaj siedzi, trochę inne wyobrażenie związku zawodowego i inne doświadczenia, jeżeli chodzi o związki zawodowe, szczególnie na Śląsku. I mówię to jako córka górnika, więc mówię to z pełną odpowiedzialnością. Więc pozwolę sobie zrobić tutaj kropkę, bo wiem, że do porozumienia nie dojdzie, ale pewnie wymiana dalszych... Nie musi dojść do porozumienia, ale wymiana dalszych myśli pewno będzie toczyła się jeszcze później. Ja tutaj dłużej, więc jeszcze nie w takiej plenarnej... Przynajmniej wiemy, jakie jest stanowisko Adriana w tej sprawie. Jest dosyć konsekwentny, ale rozumiem, że tak jak wszyscy tu siedzimy, mamy różne doświadczenia po różnych stronach barykady i to nie jest na pewno zamknięty temat. Pani się od dłuższego czasu... Do tego, proszę. Ale tam pani się zgłasza od dłuższego czasu. Asia, to może za chwilkę. Proszę, tylko głośno proszę mówić. Nie mogłam wytrzymać. Więc tak, reprezentuję firmę prywatną. Z jakimś tam udziałem zagranicznym. Firma nie jest duża, jest to średnie przedsiębiorstwo. Jestem członkiem związków zawodowych, jestem społecznym inspektorem pracy. Jestem również członkiem Rady Pracowniczej. I muszę powiedzieć, że to, co robią związki zawodowe, a jest ich trzy, są w sumie trzy związki zawodowe, są związki założone przez pracowników umysłowych, są związki, w których zrzeszają się pracownicy fizyczni, są związki, które są ogólnopolskie, są związki, które są wewnątrzzakładowe wyłącznie, powstały z inicjatywy głównie pracowników. I szczerze mówiąc, to jest najlepszy pomysł, jaki chyba mógł nas spotkać, ponieważ stanowi idealną przestrzeń do tego, żeby pracownicy mogli na bieżąco zgłaszać swoje problemy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pogodnymi kanałami docierały do pracodawcy ważne z punktu widzenia prowadzenia działalności firmy problemy, które jątrzą się później na forach internetowych, które wylewają się gdzieś w kanałach, w toaletach, hejtem ogólnodostępnym. To, co się dzieje na spotkaniach, to, co się dzieje na stołówkach, to są spotkania, to są rozmowy, to są informacje, na które my jako pracodawca możemy reagować od razu, zanim te problemy rozleją się w sposób niekontrolowany i zaszkodzą obu stronom. Także jestem żywym przykładem na to, że to po prostu działa. Natomiast najważniejsze jest to, że obie strony, przede wszystkim pracodawca i pracownicy, muszą być skłonni do tego, co od początku mówimy, do czego? Do rozmowy, po prostu. Partnerstwa rozumiem. Dziękuję za ten komentarz. To teraz ad vocem Asia Wawrzeczka, później widzę pana rękę z tyłu i zaraz oddam głos. Ja chcę powiedzieć, tylko pani powiedziała tak, że właściwie mogłabym już nie mówić, ale chcę powiedzieć, że obiecuję, że wymyślimy takie spotkanie o związkach zawodowych, które pozwoli nam wypowiedzieć pewne kwestie, zrozumieć w ogóle, jak nam bardzo to jest potrzebne, ale chcę powiedzieć, że tu jeszcze się pojawia jeden poziom niezwykle istotny. Ja go przeżywam, nie tylko ja, bo jest tu nas więcej, którzy w samorządzie próbują coś robić, że przede wszystkim nie ma przestrzeni do... Znaczy ja się bardzo cieszę, że to napięcie powstało, dlatego że ono pokazuje też, czego nie ma. Nie ma właśnie przestrzeni do negocjacji, do rozmowy, do godzenia się na te różne stanowiska, a nie zabijania się przy okazji, nie uruchamiania nienawistnych emocji. I to jest dla mnie jakby, ja mam właściwie też w związku z tym pytanie, jak z twojej perspektywy, jak wy sobie radzicie, bo wy te napięcia macie przynajmniej z pozycji naszego, jak my patrzymy na to, co tam się dzieje, to na pewno mamy poczucie, że to są jakieś bójki nawet już, prawie jak nie powiem gdzie. W każdym razie, czy wy sobie jakoś radzicie, czy się udaje wam
Nie, że dogadać, tylko znaleźć przestrzeń, gdzie się potraficie zgodzić, bo nam tego bardzo czasami brakuje i potem są właśnie takie zupełnie napięcia, których nie musiałoby być, tylko byłyby kolorami tego samego, różnymi kolorami tego samego. Dobrze, to ja może powiem na początek to, że ja wierzę, że spór jest dobry, bo spór, spór jest po prostu pokazaniem różnych perspektyw. Rzecz polega tylko na tym, żeby był produktywny, tak? Rzecz polega na tym, żeby nie kończył się wykluczeniem, tak? A co do... Dobry klaskanie, okej? Okay? No, tak się czuję. Okej, okay, dobra. Dlatego ja bardzo w ogóle chciałbym się umówić już na dokończenie pogadania tego już bez tego ustrojstwa w ręku, bo ono też daje jakąś barierę i przewagę. I myślę, że fajnie będzie, jak dokończymy. Dokończymy to już teraz. Natomiast teraz się jeszcze tym wesprę, bo sala jest duża. Co do tego, jak to wygląda. Ja myślę, że też, słuchajcie, obraz medialny, on w dużym stopniu jest obrazem programów publicystycznych ustawionych na kontrę, tak? Więc i tutaj też trzeba powiedzieć, że to, jak wygląda debata publiczna, w dużym stopniu jest efektem tego, jak działają media, i to nie tylko media państwowe, ale też i media prywatne. No tak po prostu jest, tak? To, że kwestie typu środkowy palec Joanny Lichockiej są centrum debaty publicznej, a rozmowa o tym na przykład, czy powinniśmy coś zrobić z ustawą o związkach zawodowych, nie wynika z tego, że my nie chcemy o tym mówić, tylko wynika z tego, że dziennikarze są zainteresowani tym, żeby dostarczyć jakąś efektowną jatkę przed kamerami, więc to jest tak co do kontekstu. Natomiast nie będzie polityki bez sporu i ten spór będzie ostry. Dobrze, żeby te ramy jego były tylko takie, żeby po prostu nie kończyły się momentem, w którym już w ogóle nie chce się z nikim, nikomu gadać. Ja staram się w parlamencie, nie wiem na ile skutecznie, raczej nie wdawać się w jatki, a starać się mówić o rzeczach, tak? I to też ma swoje konsekwencje, tak? To znaczy, na przykład, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była czas jakiś temu kwestia akcyzy alkoholowej. Ja jestem przekonany i to jakby to przekonanie bazuje na lekturze opinii ludzi, którzy zajmują się uzależnieniami, że cena wódki w Polsce była zbyt niska, ponieważ ruszyły płace, zwiększyły się dochody ludności, a przez wiele lat nie zwiększyły się ceny wódki, więc liczba butelek wódki, które można nabyć za przeciętne wynagrodzenie, jest już nie blisko niebezpiecznej granicy dla zdrowia publicznego. No i Ministerstwo Zdrowia, rząd zaproponował podniesienie akcyzy. Ja widziałem na przykład w oczach polityków z Platformy Obywatelskiej niedowierzanie, jak to jest możliwe, że ja, będąc politykiem opozycyjnym, podniosę rękę za tym rozwiązaniem. No ja podniosę rękę za tym rozwiązaniem, bo jest dobre, nawet jeżeli to rozwiązanie proponuje Prawo i Sprawiedliwość, którego politykę uważam za złą w wielu obszarach, tak? Bo uważam, że z perspektywy zdrowia publicznego powinniśmy to rozwiązanie przyjąć. I tak staram się w parlamencie postępować, tak? Tak staram się w tym parlamencie głosować i też namawiać innych do takiego głosowania, bo wydaje mi się, że tylko jeżeli będziemy sobie starali tak robić, czy jednak rozmawiać bardziej o rzeczach, niż o tym, kto te rzeczy mówi, to ten parlament będzie zgodnie ze swoją nazwą miejscem, w którym się ze sobą gada, rozmawia i cokolwiek może się stać, a nie tylko i wyłącznie jaką mechaniczną maszynką. Bo ja nie chcę uczestniczyć ani w mechanicznej maszynce, która przyjmuje coś większością rządzącą, ale nie chcę też uczestniczyć w mechanicznej maszynce, która na automacie głosuje przeciwko wszystkiemu, co proponuje rząd, niezależnie od tego, czy to coś ma sens, czy tego sensu nie ma. Bo gdyby tak było, to równie dobrze moglibyśmy po prostu zostawić te karty i pełnomocnictwa do głosowania jednej osobie i iść do domu i zająć się czymś bardziej społecznie użytecznym niż po prostu mechanicznym wciskaniem przycisku nie. Więc odpowiadając na pytanie, ja tak widzę parlament, tak chciałbym go widzieć, tak staram się przynajmniej działać, namawiać innych, żeby też tak robić. To jest oczywiście trudne, bo jest okop, tak? I w tych okopach
siedzą te dwie prawicowe partie, niecierpiące się naprawdę żywo i prawdziwą, serdeczną nienawiścią. I, no i taki sposób funkcjonowania jest trochę spoza tej bajki, ale ja myślę, że ten sposób funkcjonowania spoza tej bajki to jest jedyny sposób, który spowoduje na dłuższą metę, że sens tej instytucjonalnej demokracji będzie obroniony. A jakby to górnolotnie nie zabrzmiało. Tak to sobie wyobrażam w każdym razie, odpowiadając na pytania, czy to się nam udaje, czy nie. Radzimy sobie z tym chyba, to nie jakoś dramatycznie źle, ale no oczywiście z efektywnością jest ten problem, że jak Państwo zauważyliście, nie mamy jeszcze większości parlamentarnej. W tym sensie, jeżeli ja to, jeszcze a propos Pani pytania, gdzie tu jest odwaga, to znaczy ja osobiście upatruję w tym jakiś rodzaj odwagi w przełamywaniu pewnych standardów, mówiąc w cudzysłowie, do jakich przyzwyczaiła nas klasa polityczna, tak? I nie mówię teraz o ostatnim rządzie, tylko w latach poprzednich również. W tym sensie wy mówicie, inna polityka jest możliwa i też pokazujecie to, w jaki sposób, też w głosowaniach, jak wy to rozumiecie, tak? Że nie łączy nas przywiązanie do marki, do loga i do tego, co ludzie, jak chcielibyśmy być postrzegani przez media i jak dalej sygnał powinien iść w świat, ale jesteście wierni swoim wartościom, przynajmniej no w tym, gdzie macie właśnie tą władzę, czyli władzę w sensie wpływ, tak? Czyli w tym ja po prostu wierzę, że wtedy te rzeczy nie są sprzeczne. Znaczy marka, to tak jak w marketingu. No. Taki marketing jest najlepszy, który jest oparty na prawdzie. Tak? Jak się mówi prawdę, to jest to zdecydowanie lepsze niż kłamstwo na dłuższą metę. Tak? Taka marka jest silna, która jest oparta na wartościach, a nie na tym, że ludzie stoją przy tekturce z jakimś mniej lub bardziej ładnym rysunkiem, no bo tekturka się nie obroni. Obronić ją mogą tylko ludzie i to, że tych ludzi się łączy. Tak? I to coś, to nie jest tylko przywiązanie do tekturki. Więc w tym sensie moim zdaniem te rzeczy nie są ze sobą sprzeczne. Tak? Cała siła masowej polityki w XX wieku, cała siła zachodnioeuropejskiej, północnoeuropejskiej lewicy, ale nie tylko, także chadecji, tak? Także ruchów liberalnych wynika z tego, że to były ruchy o coś i po coś, tak? A nie ich celem było to, żeby się ładnie uśmiechnąć i powiedzieć, mamy teraz kolor pomarańczowy w tym sezonie. Stały za nimi wartości. Szanowni Państwo, jeszcze przepraszam, tam był Pan, od dłuższego czasu się zgłasza, więc oddam mu głos, później tutaj dwóch Panów i zachęcam Panie również do zadawania pytań. Tutaj przejdę może, bo będzie łatwiej podać mikrofon. Bardzo dziękuję. Działa? Tak. Poprzednie dwa pytania były zadawane z perspektywy przedsiębiorców. Okay. Tak. Teraz chciałbym zadać pytanie z perspektywy człowieka, który prawdopodobnie za najbliższym czasie wejdzie na rynek pracy. Snuje Pan dosyć ciekawe koncepcje, momentami dosyć utopijne, natomiast jako, że żyjemy w wolnym kraju... Proszę? Tak, tak, oczywiście, subiektywnie. Dlatego chciałbym powiedzieć, sprawdzam i zapytać o skutki, raczej dalekosiężne, pańskich koncepcji, głównie społeczne, czy nie spowodują one pewnego rodzaju roszczeniowości w społeczeństwie, a także gospodarcze, czyli jak będą finansowane i z czego będą finansowane pańskie pomysły. Okej. Okay. Zaczynając w trzech zdaniach od kwestii finansowych. Ja jestem zwolennikiem podatku progresywnego, co nie jest dla Państwa zapewne zaskoczeniem. Uważam, że ciężar podatkowy proporcjonalny powinien rosnąć wraz ze wzrostem dochodów, tak jak to zresztą jest standardem w znacznej części krajów Europy Zachodniej, a to standardem u nas nie jest, bo my mamy taki system, w którym obciążenia finansowe rosną do poziomu średniego, natomiast w tej grupie najwyżej zarabiających, najwyższych dochodów spadają. To wynika z tego, że rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej daje przywilej płacenia 19% stawki podatkowej, i ominięcia w ten sposób systemu progresji podatkowej, nawet tej skromnej, którą mamy w polski system podatkowy wpisaną. Druga sprawa to jest to, że moim zdaniem powinniśmy w większym stopniu opodatkowywać niż dzisiaj duże podmioty gospodarcze. Moim zdaniem
stawka podatku korporacyjnego w Polsce jest w tym momencie zbyt niska. Jeżeli spojrzymy sobie na historię gospodarczą Stanów Zjednoczonych, na historię gospodarczą Europy Zachodniej, to widać tam, że te kraje odnosiły największe sukcesy, jeżeli liczyć za sukcesy średnioroczny wzrost gospodarczy, ale także postęp technologiczny, wtedy, kiedy stawki opodatkowania korporacji były tam wyższe niż są w tym momencie. Trzecia sprawa to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli wyższe opodatkowanie kapitału. A to są rzeczy zresztą też, które nie my sami wymyśliliśmy, tak? To, co mówi Razem, czy to, co szerzej mówi Lewica, jest częścią refleksji, której pewnie jakimiś takimi symbolicznymi postaciami ze świata intelektualnego są ludzie tacy jak Thomas Piketty i, czy jak Paul Krugman. A natomiast jeśli chodzi o te konsekwencje społeczne, o których pan mówi, ja muszę powiedzieć, że trudno mi się dopatrzyć tego, co ma znaczyć to roszczeniowość, bo są takie dwa słowa klucze. Z jednej strony roszczeniowość, a z drugiej strony rozdawnictwo. Po pierwsze, to, o czym my mówimy, to są usługi publiczne. I prawo do tego, żeby z usług publicznych, bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, korzystać. Jeżeli ktoś nazywa to rozdawnictwem, to dla mnie jest to dosyć trudne nadużycie semantyczne, tak? Bo wydaje mi się, że prawo do korzystania z usług publicznych jest po prostu w przypadku usług publicznych takich jak ochrona zdrowia, czy jak wsparcie dla osób starszych, po prostu prawem człowieka. Tak to rozumiem. Więc jeżeli roszczeniowe jest upominanie się o swoje prawa człowieka, to tak bądźmy roszczeniowi. Po prostu. Bo roszczeniowość, tak, to jest takie tak nieostre pojęcie, że równie dobrze można by je zastosować wobec wspomnianej tu już przed chwilą Rosy Parks, tak? Rosa Parks była roszczeniowa, bo bezczelnie miała roszczenie, żeby usiąść w autobusie na miejscu, które dotąd było zarezerwowane tylko dla białych, tak? Z perspektywy tych, których to oburzyło, to była jakaś skandaliczna roszczeniowość, tak? Tak, a dziś większość z nas, jak rozumiem, uznaje to po prostu za upomnienie się o elementarne prawa człowieka. Więc ja traktuję prawo dostępu do dobrej jakości usług publicznych po prostu jako prawo człowieka. I jakby to, że ludzie będą mieli roszczenie do tego, żeby oczekiwać dobrej jakości usług publicznych, nie uważam za coś złego. Uważam za coś dobrego. Uważam za nasz wspólny społeczny obowiązek, żeby je zaspokoić. I wierzę w to, że poziom rozwoju gospodarczego, który osiągnęliśmy, na to pozwala. 100 lat temu niemalże Keynes, przewidując przyszłość, dosyć dobrze przewidział to, jaka będzie skala wzrostu gospodarczego na przestrzeni tych 100 lat. Ale Keynes zakładał, że ten wzrost gospodarczy posłuży nam do tego, żeby zupełnie przekształcić cywilizację, w której żyjemy, żeby była to cywilizacja, w której jest mniej strachu, mniej stresu, a więcej wolnego czasu. Wybraliśmy inaczej, ale moim zdaniem możemy za każdym razem wybrać inaczej. Rozmowa o tym, co zrobić z owocami wzrostu gospodarczego, to nie jest rozmowa, która kiedyś się zakończyła. Nie jest tak, że mamy jakiś wyryty w skalę system społeczny i on ma być taki jak teraz już na zawsze. No na tym polega demokracja, że go możemy negocjować, że możemy rozmawiać o tym, w którą stronę iść. Ja uważam, że powinniśmy iść w stronę większej publicznej odpowiedzialności za dobro wspólne i za usługi publiczne. I nie obawiam się tego, co w cudzysłów roszczeniowości. Powiem odwrotnie. Moim zdaniem jest trochę tak, że miejsce, w którym jesteśmy, czyli wiele nierozwiązanych problemów społecznych wynika z tego, że kupiliśmy jako społeczeństwo taką opowieść, że nie możemy być roszczeniowi, że należy poradzić sobie samemu, na własną rękę. No to tak poradziliśmy sobie na własną rękę,
że miasta mamy w tym momencie zawalone prywatnym transportem samochodowym, który nas truje i zabija, a jednocześnie powoduje, że znaczna część ludzi spędza poranek tracąc godzinę w korkach. Zamiast żądać dobrej jakości transportu publicznego i doprowadzić do takiej sytuacji, że jak w dobrze działających miastach Europy Północnej, ten transport zbiorowy zaspokaja potrzeby społeczne. Ta roszczeniowość, zdolność do tego, żeby wspólnie upomnieć się o pewne wspólne dobra, moim zdaniem jest czymś, czego nam po prostu raczej brakowało przez tych 30 lat. I jej odpryskiem jest to, że zbyt mało się organizowaliśmy, żeby się o nie upominać. Ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli chodzi o negatywne konsekwencje społeczne państwa dobrobytu. Są tacy, którzy mówią, że w takim państwie ludziom się nie będzie chciało. Są tacy, którzy mówią, że w takim państwie nie będzie motywacji, żeby się starać bardziej. Myślę, że nie ma dowodu na to, że tak jest, a prosty test na to możemy sobie przeprowadzić, porównując polską i szwedzką gospodarkę i patrząc na to, w której z nich pojawiło się w przeciągu ostatnich 10 lat więcej firm odgrywających globalną rolę w nowych sektorach technologicznych. Czy to my korzystamy ze szwedzkiego Spotify'a, czy to Szwedzi korzystają z polskiego? Jakoś w tym świecie podobno przesocjalizowanym, podobno zbyt solidarnym, podobno demotywującym do pracy istnieje całkiem silna scena startupowa i powstają nowe przedsięwzięcia gospodarcze, z których część ma charakter rewolucjonizujący rynki, na których funkcjonują. Ja myślę, że da się połączyć otwartą gospodarkę, konkurencyjną gospodarkę, gospodarkę mieszaną o różnych typach własności z dużym poziomem solidarności społecznej i że to nie są wartości sprzeczne, po prostu. Ale rozumiem, że możemy mieć co do tego spór i całe piękno demokracji polega na to, że możemy się o to spierać. Dziękuję bardzo. To, że ja zniknęłam z horyzontu, nie znaczy, że już nie ma... Tutaj jestem. Właśnie ja wypatrywałam i czekałem na to, kiedy mi przerwie. Tak, ja czekałam tutaj grzecznie, chociaż pomyślałam, że przez to, że zniknęłam, to dłużej mówisz, więc... A chciałam się zbliżyć, ponieważ tutaj dwóch panów chciało ci zadać jeszcze pytanie, ale będę cię już tutaj starała się jakoś, wiesz... Tak, tak, tak. Więc tutaj pan pierwszy i pan drugi. Krótki komentarz co do ostatniej. Dobra, krótki komentarz co do ostatniej odpowiedzi. No, wydaje mi się, że takim warunkiem innowacyjności są dwie rzeczy. Po pierwsze, indywidualna pomysłowość jednostki, a po drugie, poczucie bezpieczeństwa. I są na to, jest na to masa badań naukowych, że ten system działa. I stąd moje pytanie. Za ciosem trochę. Czy dochód podstawowy, tak czy nie? Nie w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, ale czy traktujemy to jako ideę wartą rozważenia? To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, to się chciałem pochwalić tweetem sprzed chwili. 38% Amerykanów nie kupiłoby piwa Corona z obawy przed koronawirusem. Okej. Niestety nie podam go dalej, bo mam włączony tryb samolotowy. Natomiast co do dochodu podstawowego, trzy zdania szybkie. Znaczy teraz nie, bo po prostu jest moim zdaniem niemożliwy do zrealizowania w takiej formie, w której miałby skalę dającą realną zmianę społeczną, a zrealizowanie go w jakiejś takiej skarlałej formie nie sądzę, żeby było skórką warto, żeby było warte przedsięwzięcia. W perspektywie pokolenia moim zdaniem tak. W perspektywie pokolenia moim zdaniem tak, ze względu na skalę. Znaczy, pytanie brzmi o skalę automatyzacji i robotyzacji, jeżeli chodzi o produkcję i jeżeli chodzi o usługi, tak? Bo to nie jest też tak, że tu mówimy tylko o zawodach robotniczych. Tak naprawdę dzisiaj, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, jeżeli mówimy o uczeniu maszynowym, no to ta zastępowalność jest najłatwiejsza raczej w zawodach biurowych, czy nazwijmy to sobie urzędniczo-administracyjnych, tak? I to będzie się działo.
trudno powiedzieć, dzisiaj nikt nie jest mądry, nie jest w stanie powiedzieć, czy te krzywe zastępowania dotychczasowych miejsc pracy nowymi miejscami pracy się przetną, czy się nie przetną, czy będzie tak jak na przestrzeni ostatnich 100 lat, czy też niekoniecznie. Ale myślę sobie, że w perspektywie pokolenia rozmowa o dochodzie podstawowym będzie pewnie centrum polityki, nie tylko w Polsce. Natomiast myślę sobie, że... Ja też sprawdzę na ten temat, żeby była jasność. Mamy spory wewnętrzne w organizacji, bo jeden z członków zarządu razem jest Maciek Schlinder, który jest jednym z największych orędowników dochodu podstawowego. Ja muszę przyznać, że mi bliżej jest do perspektywy gwarancji zatrudnienia. Ale to jest na dłuższą rozmowę tak naprawdę. No i to jest troszeczkę taka futurologiczna rozmowa. A co do tweeta i koronawirusa i piwa Korona, to zachęcałbym wszystkich do tego, żeby podchodzić do tej sprawy spokojnie i odpowiedzialnie. Przepraszam, bo dzisiaj dosyć mocno zirytowała mnie publiczna wypowiedź pani kandydatki Kidawy Błońskiej, która zaczęła mówić, że tu jest jakiś, no niemalże, że jest tu jakiś spisek i ktoś coś ukrywa. To są słowa, które po prostu wywołują panikę, a odpowiedzialnością polityków jest też ważyć te słowa, których w takich sytuacjach wypowiadają. Więc zachęcałbym państwa do tego, żeby podchodzić do sprawy z pewnym spokojem. Kilka razy udało się epidemię różnego rodzaju na przestrzeni ostatnich 30 lat ograniczyć i powstrzymać. Mamy dosyć sprawne, specjalistyczne siły, które się tym zajmują i one są niezależne od tego, czy rządzi ta, czy inna partia polityczna. Oczywiście rządzących należy rozliczać z tego, w jaki sposób nimi zarządzają i czy zrobili wszystko, żeby ułatwić im działanie. Ale czym innym jest rozliczanie i patrzenie na ręce, a czym innym snucie takich właśnie rozważań na pograniczu wywoływania paniki, więc zachęcałbym, żeby w to drugie się nie ładować. Ja przynajmniej nie mam zamiaru się ładować, nie mam zamiaru czynić z koronawirusa magicznego narzędzia do pokonania Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się to po prostu piramidalnie głupim pomysłem. Dziękuję. Tu jeszcze teraz pan. I po tym pytaniu jeszcze będą dwa pytania, ale zachęcam panie, żeńską część widowni, więc daję panu. Ja może konkretnie trzy pytania. Pierwsze pytanie takie. Czy Lewica zamierza walczyć o kwotę wolną od podatku? Skoro prezydent nas okłamał, bo powiedział, że jeżeli w ciągu roku kwota wolna od podatku nie wzrośnie do 8 tysięcy, podda się do dymisji, czego nie zrobił. To jest pierwsza sprawa. A wiemy, że jesteśmy w ogonie, jeżeli chodzi o państw europejskie, o kwotę wolną. Druga sprawa, jest pan przedstawicielem Lewicy i niech pan wytłumaczy nam, tu szarym obywatelom, dlaczego obywatel ma 3000, a poseł 30. To druga sprawa jest, jak tam z życiorysu pańskiego czytałem, nauczycielem akademickim. Mówił pan o związkach zawodowych, o społeczeństwie obywatelskim. Niech mi pan powie, czy edukacja, która jest w Polsce prowadzona, gdziekolwiek ma w swoim programach edukację na temat społeczeństwa obywatelskiego, na temat funkcjonowania samorządów, na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i wielu takich rzeczy, o których tu młodzież, która jest, nie ma zielonego pojęcia. Mówił pan o radach nadzorczych. Przecież rady nadzorcze to są synekury. To są normalne synekury. I trzecia sprawa, która jest na pewno nas wszystkich bardzo ubawi, trzecia. Jak to się stało, niech pan słucha, jak to się stało, że oficerowie przyboczni naszego naczelnika dopuścili pana do osobistej rozmowy po palcu pani Lichockiej? I co on też panu powiedział? Najpierw on całował po rękach, podchodzi pan, nikt panu nie przeszkadza i rozmawia pan z nim. No to jest niesamowite, do naczelnika, zwykły poseł. Dziękuję. Ja przypomnę tylko, że to jest takie pytanie, okay, jak niegdyś zapytał jeden z naszych podopiecznych świetlicy ówczesnego prezydenta, dlaczego pan zgolił wąsy. Trochę jest w tym tajemnicy. Okej, idąc od początku.
Ja tym się różnię od pana prezydenta Dudy, że staram się nie rzucać słów na wiatr. Więc powiem, jeżeli chodzi o kwotę wolną, uważam, że powinniśmy ją w Polsce podnieść i, to jest ważne i, uważam, że żebyśmy mogli ją podnieść w sposób znaczący, powinniśmy połączyć to z uprogresywnieniem systemu podatkowego. Bo cudów nie ma, tak? To znaczy ten system trzeba wyrównać. Żeśmy mogli podnieść kwotę wolną od dołu, musimy dopełnić ten system progresją podatkową od góry. Bo po prostu tylko w ten sposób możemy zapewnić stabilność finansów publicznych, a ja nie jestem z tych, którzy mówią wydajemy, wydajemy, wydajemy i nie zastanawiajmy się skąd wziąć na to kasę. Więc to jest pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź, rozumiem, że chodzi panu o poziom kwoty wolnej versus nieopodatkowanie diet poselskich, tak? Nie no, posłowie mają 30 tysięcy kwoty wolnej. Nie, posłowie mają diety poselskie, które jak, to, które jak każde diety są nieopodatkowane. Jak się na przykład pracownik dostaje dietę wyjazdową, to ona też jest nieopodatkowana. Ale jeśli pan o to pyta, ja osobiście uważam, że diety powinny być normalnie poddane opodatkowaniu. Jeżeli będzie taki projekt ustawy, to ja za nim podniosę rękę. Trzecia sprawa to była, jeszcze raz, edukacja. No teoretycznie te sprawy, o których pan mówi, to jest samo jądro wiedzy o społeczeństwie, tak? Problem polega na tym, że chyba jest trochę tak, że ta wiedza o społeczeństwie ciągle jest traktowana po macoszemu. Mi brakuje jednej rzeczy bardzo mocno, to znaczy brakuje mi przedmiotu, który przygotowywałby pracowników na wejście do rynku pracy, bo mamy zajęcia z przedsiębiorczości w Polsce, chociaż mniejszość uczniów stanie się przedsiębiorcami, natomiast nie mamy zajęć przygotowujących do bycia pracownikiem, czyli na przykład uczących, jakie są prawa pracownika, co to jest kodeks pracy, co ci przysługuje, co ci wolno, co jest twoim obowiązkiem, tak? Bo i w związku z tym znaczna część pracowników wchodzi bez tej wiedzy na rynek pracy, to chciałbym zmienić. Uważam, że to powinniśmy zmienić. I czwarte pytanie. A, czwarte pytanie o tym, to o czym rozmawiałem jak szeregowy poseł z szeregowym posłem. Okej. Więc ja po prostu powiedziałem, to zresztą mówiłem też w mediach, tak? No powiedziałem, że uważam, że to zachowanie jest zachowaniem łamiącym regulamin parlamentu i że zapytałem po prostu, czy pan przewodniczący, prezes Kaczyński się pod nim podpisuje, czy nie. On powiedział, że się nie podpisuje i zaczął mówić, że ale druga strona też zachowuje się nie w porządku i zaczął dawać jakieś przykłady tego, że ta druga strona zachowuje się nie w porządku, więc poinformowałem go, że ja nie jestem tą drugą stroną, więc nie ten adresat. Jeżeli ma jakieś pretensje do moich zachowań albo moich koleżanek i kolegów, to zachęcam, żeby je przedstawił, ale niezależnie od tego, kto i jak się zachowuje, to rozmawiamy o sytuacji, w której no, pani Lichocka po prostu złamała moim zdaniem regulamin Sejmu tym zachowaniem, powinna zostać ukarana i poinformowałem o tym, co zresztą potem się, jak państwo wiecie, stało, bo Koalicyjny Klub Lewicy złożył wniosek do Prezydium Sejmu o ukaranie pani Lichockiej. Natomiast odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że rozmawiałem, to jest dość prosta. Wstałem, podszedłem i porozmawiałem. Myślę, że to ale myślę, że tutaj nie ma co bić prawa właśnie. Ja mam wrażenie, że tutaj też jesteśmy w jakimś takim dziwnym miejscu. Słuchajcie, no od tego jest parlament, z którego sama nazwa wskazuje, jest miejscem, w którym ludzie ze sobą rozmawiają, żeśmy przestali po prostu patrzeć na akt otworzenia do siebie nawzajem ust inaczej niż krzycząc na jak coś dziwnego. Myślę, że po to tam jesteśmy, że jasno i czytelnie rozmawiać. Między innymi, że jasno i czytelnie mówić o tym, co nam się nie podoba, co też staram się robić. Dla państwa postura i przeprosiła, zawsze wyskakują te rzeczy. Najpierw, czy jest jeszcze ktoś inny? Szanowni państwo, dwie, tylko kobiety, dwa ostatnie pytania. Tutaj jedna osoba, jeszcze ktoś, bo jeżeli nie, to jest drugie pytanie tutaj od pani z pierwszego rzędu. Tak? Nie ma drugiego głosu. Dobrze, to tutaj będzie pani. Tak, proszę pana, no przyszłam, ponieważ jest pan
5 lat temu został pan gwiazdą sceny politycznej, złoty chłopiec, inteligentny, mądry. No i jak się otwiera internet, nie wiem, czy pan wie, co wyskakuje, jak się wpisze Adrian Zandberg, na przykład z 2015 roku. Adrian Zandberg, człowiek, który wysadził lewicę z Sejmu. Drugie jeszcze tylko przeczytam. Adrian Zandberg, zwycięzcą debaty. Internet oszalał na punkcie polityka partii Razem. No jak pan wysadził te lewice, to jak to mogło się zdarzyć, że wyście ten triumvirat zawiązali i czy on naprawdę istnieje? Jestem strasznie ciekawa, bo mnie osobiście najbardziej ujęło to boskie zdjęcie was trzech. Uwielbiam Czarzastego, uwielbiam Biedronia. Zandberga nie uwielbiałam, bo nie miałam okazji się przekonać, jaki on jest tak naprawdę. Więc jak zobaczyłam was razem w tych strojach astronauty, to na mnie to zrobiło piorunujące wrażenie i ogólnie dlatego tutaj jestem. No więc jak to jest z tym triumviratem, czy on naprawdę istnieje? Okay. Słuchajcie, dwie rzeczy. Jedna sprawa, i to chcę powiedzieć bardzo otwarcie, nie byłoby tej wspólnej listy, gdyby nasze sojusz lewicy demokratycznej stał Leszek Miller. Bo na tym polega różnica pomiędzy Czarzastym a Millerem, że Czarzasty umiał spojrzeć krytycznie także na rzeczy, które jego własna formacja skrzaniła. Bez tej refleksji nie byłoby możliwości pójścia do przodu. Proste. Tak? I znalazła się Bruksela dla Leszka Millera. Natomiast, i to jest trochę odpowiedź na pytanie, czy to jest realne. Znaczy, to jest realne, bo udało nam się uzgodnić pewne porozumienie programowe. Żeby była jasność, my nie jesteśmy identyczni, tak? Są w tej koalicji politycy, którzy są bliżej centrum, są politycy bardziej socjalni, tak? Nikt nie pomyli Adriana Zandberga z Włodzimierzem Czarzastym, bo trochę inni jesteśmy i byśmy byli śmieszni, gdybyśmy udawali, że jest inaczej, tak? Natomiast to, co udało się zrobić, to udało się pewne minimum wspólne wypracować i idziemy tym projektem, tak? To znaczy ustaliliśmy te ustawy i tak jak mówiłem tutaj, te ustawy kolejno trafiają w Sejmie jako inicjatywy poselskie i robimy to po prostu, tak? To po prostu są rzeczy, na które się umówiliśmy i które robimy. Myślę, że staramy się pokazywać, że można być, się różnić, ale w jakiejś sprawie dogadać, tak? I w tym sensie odpowiedź na moje pytanie, czy to jest realne? No jest realne, bo się dzieje, ale to nie oznacza, że zlaliśmy się w jedną postać, bo to się oczywiście nigdy nie stanie, tak? Natomiast myślę, że udało nam się wspólnie już parę rzeczy w tym Sejmie zrobić. Jak będzie w przyszłości? Myślę, że podobnie. Myślę, że moje doświadczenie jest takie, że jestem z tych kilku miesięcy współpracy zadowolony. Myślę, że ten koalicyjny klub działa sprawnie. Myślę też, że jego siłą jest różnorodność, tak? Jego siłą jest to, że nikt nie ma ambicji, żeby, że tak powiem, wyeliminować resztę. W tym sensie różni się od historycznych triumviratów, które znamy z historii Rzymu. I myślę, że nie ma takiej potrzeby, tak? Bo to, co daje ta lewicowa koalicja, to to, że te różne głosy są na pełnych prawach obecne w debacie publicznej. I to już jest krok do przodu w porównaniu z tym, co mieliśmy przez ostatnie lata. Przy czym no ja twierdziłbym, że jest to krok do przodu w porównaniu z tym, co mieliśmy przez tych ostatnich lat zdecydowanie więcej niż 4, bo chyba widzicie państwo, że jest pewna nowa energia i też nowe pomysły, których przez długie, długie lata po lewej stronie sceny politycznej w Polsce po prostu brakowało. Dziękuję. Ostatnie pytanie tutaj z sali, proszę. Bardzo krótkie pytanie. 500+ to jest rozdawnictwo, czy to jest godna usługa społeczna? To jest uniwersalne świadczenie dla dzieci. Ja zresztą byłem chyba jednym z bardzo niewielu polityków opozycyjnych, którzy jak w 2015 roku to się pojawiło na stole, to powiedziałem, to jest okej. Okay. I mówię, to jest okej okay nadal, tak jak jest to okej okay Kindergeld w Niemczech, tak jak jest okej okay uniwersalne świadczenie na dzieci w Danii, a Dania jest tutaj akurat ciekawym przykładem, bo tam sprawdzili empirycznie, czy lepiej robić świadczenie powszechne, czy takie, które jest adresowane tylko do osób mniej zamożnych. I był ten problem, o którym tutaj mówiłem. Znaczy, jak było tylko do osób mniej zamożnych, to znaczna część z tych, którzy powinni je dostać naprawdę,
albo nie umiała, albo bała się, albo wstydziła się o nie wystąpić. I to jest zaleta uniwersalnych świadczeń. Ja oczywiście uważam, że uniwersalne świadczenia powinny być połączone z progresją podatkową, tak żeby nie było tutaj tego problemu odwrotnej dystrybucji. To pełna zgoda, natomiast no, ja tutaj zdania nie zmieniłem, inni zmienili, jak z tego co słyszę, i ci, co strasznie ostro krytykowali to 500+ 2-3 lata temu, teraz już tego nie robią. Moim zdaniem dobrze. Myślę, że to jest dobrze, żeśmy ruszyli dzięki temu temat ubóstwa dzieci. To był realny problem jeszcze kilka lat temu. Dziś jest dużo mniejszy niż był kilka lat temu i to jest ważne. Tak? I znowuż, tak to się wydarzyło pod rządami PiS-u. Jestem politykiem opozycji. Nie będę udawać, że to się nie wydarzyło. Nie będę mówić, że to złe, bo to PiS. Nie. Jeżeli jest mniej dzieci, które żyją w ubóstwie, to jest dobre, niezależnie od tego, że wola polska była tutaj czyniona rękami Tatarów. Szanowni Państwo, na sam koniec jeszcze chciałabym ja zadać jedno pytanie, a później oddam mikrofon Asi, więc poproszę Państwa, żebyście jeszcze nie wstawali po wypowiedzi Adriana. Na sam koniec zapytam Cię, pomyliłem się. Gdybyś miał powiedzieć, czego żałujesz, albo co wydaje Ci się, że może powinieneś inaczej zrobić, czy powiedzieć od 2015 roku, od założenia partii Razem? Lista będzie rzeczy. Myślę, że jedno bardzo mocno błędne założenie, które przyjęliśmy przed 2015 rokiem, było takie, że sądziliśmy, że jak w 2015 roku zbierzemy podpisy i wystartujemy w całym kraju, to to będzie właśnie ten sufit, który przebiliśmy i od tego momentu będziemy funkcjonowali na równych zasadach na scenie publicznej, w debacie publicznej. Potem zaliczyliśmy taką oto historię, że przez większość kampanii wyborczej w ogóle nie pojawiliśmy się w mediach, aż do tej debaty, którą pani wspomniała. Myślę, że dlatego też był taki efekt tej debaty, no bo nagle pojawił się jakiś typ nie wiadomo skąd, którego nikt wcześniej nie widział, ale to, że nikt wcześniej nie widział, wynikało z tego, że przez poprzednie półtora miesiąca, także w telewizji publicznej pod rządami Platformy Obywatelskiej, jakoś dziwnym trafem w ogóle nas nie pokazano. Więc to było coś, cośmy kompletnie przestrzelili wtedy. Myśleliśmy, że będzie inaczej. Myśleliśmy, że ta punkt zablokowania jest na zbiórce podpisów. Druga sprawa, myślę, że to właśnie chcę powiedzieć, o pomyliliśmy się, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób mówiliśmy w 2015 roku o systemie podatkowym. My wyszliśmy z założenia, i to był błąd, że trzeba po prostu pokazać zrównoważoną skalę podatkową na konkretnych liczbach i że te konkretne liczby będą traktowane w debacie publicznej jako to, czym są, tak? I byliśmy naiwniakami, w tym sensie pomyliliśmy się, bo nagle usłyszeliśmy, powiedzieliśmy o krańcowej stawce podatku dla milionerów i nagle zobaczyliśmy ludzi, którzy wychodzą z drugiej strony i mówili, słuchajcie, oni chcą wam zabrać 75% dochodu. Tak? I ten mem się stworzył, tak? A przez naszą naiwność, tak? Znaczy przez naszą naiwność, która wynika z tego, że uznaliśmy, że przedstawimy porządne wyliczenie z krańcowymi stawkami i nie będziemy tego, nie wiem, gdzieś kitrać, ukrywać, tak? Tylko to po prostu w ten sposób pokażemy. Myślę, że trzeba było inaczej. Myślę, że trzeba było po prostu powiedzieć o ogólnych zasadach, że chcemy progresji podatkowej, że chcemy zasady, że ci, którzy zarabiają więcej, w większym stopniu się dorzucają, że niekoniecznie potrzebny był ten obraz oparty na konkretnych liczbach. Myślę, że to był błąd. Myślę też, że z błędów, myślę, że zbyt łatwo przez te lata poddawaliśmy się takiej presji na tak zwane no logo. Bo jest coś takiego, że jest mobilizacja społeczna, my działamy w partii politycznej i jesteśmy z tego dumni, nie uważamy, że należy się tego wstydzić. Organizujemy, współorganizujemy wydarzenie i nagle słyszymy bardzo częsty w Polsce komunikat, no ale tutaj ma nie być żadnych logo partii politycznych, bo partie polityczne to zło. Myśmy w imię sprawy, tak, bardzo często to po prostu się zgadzali na to no i uznawaliśmy, dobra, chowamy się z tą partią polityczną, bo chodzi o to, żeby zrobić mobilizację na większą skalę, ale myślę, że też to był w tym sensie błąd,
że efekt był taki, że nasza obecność i to, że to robimy, w ogóle nie było widoczne. I za to też płaciliśmy polityczną cenę. Myślę, że to był błąd. Tak mi się wydaje, ale myślę też, że błędem i trochę brakiem odwagi było to, żeśmy się często nie konfrontowali w tych sprawach. To znaczy, kiedy ludzie przychodzili i to mówili, że robimy nowe logo, to mówiliśmy OK, zamiast po prostu odważnie powiedzieć, słuchajcie, dlaczego? Pogadajmy o tym, dlaczego uważacie, że my powinniśmy ukryć naszą tożsamość. Tak? I myślę, że to był błąd. A myślę, mogę jeszcze ciągnąć te listę rzeczy, które położyli technicznie. A gdyby zapytać ciebie, czy jest coś, czego wstydziłeś się, albo ciężko ci jest się przyznać przed samym sobą, że powiedziałeś, zrobiłeś? Że chlapnąłem coś? Chlapnąłeś. Miało być szczerze. Dobrze, próbuję właśnie teraz przepatrzeć sobie listę takich wpadek. Wiesz co, w jakimś sensie o tym powiedziałem przed chwilą, bo ja byłem jedną z tych osób, które bardzo mocno cisnęły to, żeśmy oparli ten projekt podatkowy na konkretnych liczbach, więc w tym sensie to jest wina Zandberga, tak, więc to nie jest tak, że to jest... Rozumiem, wszyscy tak wypominają. Nie, właśnie chyba nawet nie i myślę, że dlatego bardziej wypominam to sam sobie. Natomiast z chlapnięciem czegoś... jest parę rzeczy, oczywiście, tylko próbuję sobie ułożyć ranking. To może powiesz mi później. Nie, tak później to się nie liczy, to już nie jest odważnie, dlatego muszę... Napiszesz Twittera. To już byłoby zbyt odważnie. Twittera. Okej. Jest też tak, że zdarzyło mi się parę razy stereotypowy sposób ludzi ocenić, a potem się zorientować, że ta ocena była przestrzelona. I myślę, że w pewnym sensie to jest też doświadczenie tych ostatnich lat, jeżeli chodzi o budowanie tej koalicji. Tak? To znaczy nie zmieniłem zdania na temat wspomnianego już tutaj pana Leszka Millera. I, że tak powiem, dystans pomiędzy moimi i jego poglądami jest dosyć oczywisty, ale pewnie dosyć często rzutowałem je w sposób automatyczny na ludzi, którzy być może na to nie zasługiwali. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Adrian Zandberg był naszym gościem. Dziękuję.